O, teraz. Dzień dobry Państwu. Zacznę od kwestii tłumaczeniowych. Good morning everyone and good morning. Witam Państwa serdecznie. Witam Państwa w sali oraz tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem łączy. Każdy z Państwa, kto potrzebuje tłumaczenia, ponieważ przynajmniej w pierwszej części będziemy głównie rozmawiać w języku polskim. Jeśli Państwo będą chcieli korzystać z tłumaczenia, proszę skorzystać z zestawów słuchawkowych. Również mamy taką możliwość dla naszych słuchaczy online. Można słuchać wersji polskiej i angielskiej. Dziękujemy naszym tłumaczom za pomoc. Doceniamy Państwa pracę. Zanim zacznę oficjalne powitanie, mogą Państwo oczywiście korzystać z zestawów tłumaczeniowych. Mamy z nami panie tłumaczki, które przeprowadzą nas przez dzień dzisiaj. Bardzo za to dziękujemy i Państwa zapraszam do korzystania. Konferencję dzisiaj prowadzimy w dwóch językach i można to oczywiście swobodnie komunikować się po polsku. Jeżeli Państwo wolą po angielsku, to też jest możliwe. To punkt pierwszy. To teraz już oficjalnie i na razie po polsku. Dzień dobry raz jeszcze. Ja się nazywam Maria Drabczyk i mam przyjemność prowadzić dział polityki rzecznictwa w Centrum Cyfrowym. I bardzo jesteśmy szczęśliwi, że dzisiaj spotykamy się i tutaj, i online, żeby porozmawiać o rzeczach dla nas w centrum bardzo ważnych. Tak, jesteśmy w sali, jesteśmy w przepięknej przestrzeni Biblioteki Jagiellońskiej, ale jesteśmy też online. Jesteśmy bardzo onieśmieleni jako centrum tym, ile Państwa jest z nami na sali, bardzo się z tego cieszymy. Jesteśmy też bardzo onieśmieleni tym, ile osób się zarejestrowało na konferencji, bo ponad 500 osób i duża część jest z nami online. Dla nas to jest bardzo ważny sygnał, że temat jest ważny i bardzo liczymy na to, że forma tej konferencji będzie dialogiem. Dialog jest jedną z podstawowych wartości w centrum, więc bardzo liczymy na to, że to nie będzie taki wykład ex cathedra, dosłownie, tylko że jednak wejdą Państwo z nami w rozmowę i bardzo do tego zapraszamy. Również Państwa, którzy są z nami online. Konferencję nagrywamy, więc wszystkie też sesje udostępnimy online, więc zapraszamy, też będzie możliwość zapoznania się czy wrócenia do tych tematów. Czy coś jeszcze powinnam takiego organizacyjnego powiedzieć? Tutaj spoglądam. Nie. Ach, przepraszam, tak. Zabrakło nam kuponów dla części Państwa, którzy są z nami. Już je mamy, kupony lunchowe, więc jeżeli nie dostali Państwo przy rejestracji, zapraszamy. Dobrze, to teraz króciutko o temacie. Jak Państwo, jeżeli śledzą Państwo nasze działania w centrum, to z pewnością wiedzą Państwo, że temat dostępności, otwartości i takie duże słowa, które ja osobiście bardzo lubię, jak misja i wizja, są dla nas, szczególnie sektora publicznego, są dla nas w centrum bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj, szczególnie w kontekście bibliotek i archiwów i w kontekście też zmian, które aktualnie się dzieją, jeżeli chodzi o prawo. Prawo na poziomie Unii Europejskiej, ale które oczywiście jest przekładane na prawo polskie. Chcemy o tym prawie dzisiaj rozmawiać, ale w bardzo konkretnym i bardzo specyficznym kontekście tego, jak to prawo wspiera, a może nie wspiera, misji właśnie organizacji, misji bibliotek, misji archiwów. Będziemy to robić w fantastycznym gronie ekspertek i ekspertów, którym bardzo dziękuję za to, że przyjęli nasze zaproszenie, że są dzisiaj tutaj z nami. Bardzo się cieszę na tę wymianę. Ponownie Państwa też zapraszam do tego, żeby w nią wejść i dzielić się swoimi przemyśleniami. To nie zawsze muszą być pytania, to mogą być też komentarze. Będziemy też mieć moment w programie dzisiejszego naszego spotkania, w którym my jako centrum opowiemy o naszym nowym badaniu dotyczącym Secure Digital Lending. To jest dla nas też bardzo ważny wątek, środowisko cyfrowe, kwestia właśnie realizacji misji bibliotek w tym konkretnym wymiarze, więc też bardzo serdecznie zapraszam na ten panel, to będzie panel drugi. I już w telegraficznym skrócie, bo chciałabym przekazać mikrofon dalej, to nasze dzisiejsze wydarzenie nie byłoby możliwe bez partnerstw.
Przede wszystkim bez programu Knowledge Rights 21, który umożliwił nam jego organizację, którego bardzo dumnym partnerem jesteśmy. Jesteśmy lokalnym koordynatorem. Tutaj nie będę kradła opowieści Stevenowi, który trochę więcej opowie za chwilę o Knowledge Rights. Oczywiście nie bylibyśmy tutaj, gdyby nie współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim. Bardzo dziękujemy, panie dziekanie, z Wydziałem Prawa i Administracji, z Future Law Lab. Ewa jest też gdzieś tutaj, za chwilkę też przekażę państwu głos. A i oczywiście nie bylibyśmy, i to już bardzo dosłownie tutaj, gdyby nie współpraca z Biblioteką Jagiellońską. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. Dziękujemy też za patronat. I teraz bardzo bym poprosiła państwa o kilka słów na otwarcie. Panie dziekanie. Dzień dobry państwu. W imieniu władz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego chciałbym państwa serdecznie powitać na tej konferencji organizowanej we współpracy właśnie z naszym wydziałem, a w szczególności z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej, których przedstawiciele będą dzisiaj i jutro mieli prelekcje, wystąpienia. Współczesność, a zwłaszcza rozwój technologii, wywołuje coraz więcej problemów natury prawnej. Sami mogliśmy się zetknąć w okresie pandemii z problemem dostępu do bibliotek, do zasobów, do publikacji, kwestii ograniczeń w korzystaniu z wersji zdigitalizowanych publikacji, które są papierowe, problem zwielokrotniania, a z drugiej strony dozwolonego użytku. To jest również problem dostępu do dóbr kultury i do tego wszystkiego, co ze środków publicznych powstaje, a jest chronione prawem autorskim, a pytanie, czy zawsze powinno być i w takim zakresie powinno być chronione. I to są na pewno wyzwania. Tak samo, gdy chodzi o nową postać archiwizowania. Mamy bardzo wiele dokumentów już tylko istniejących w wersji elektronicznej. Jak je archiwizować? To z jednej strony jest problem techniczny, byśmy za 10 lat mogli mieć dostęp do tych dokumentów, które dzisiaj istnieją tylko w wersji elektronicznej, bo być może technologia się zmieni i może się okazać, że za 10 lat już to wszystko będzie gdzieś tam zapisane na nośnikach różnych, ale nie będziemy mieli do tego dostępu. A z drugiej strony to jest problem ochrony danych osobowych, dostępu łatwiejszego do tych wszystkich dokumentów, które mogą być z jednej strony upubliczniane, a zatem mogą służyć chociażby nauce, badaniom, ale z drugiej strony no, są narażone na różnego rodzaju ataki chociażby, czy nawet łatwiejsze pewnie niż zwykłe tradycyjne dokumenty zniszczenie, ponieważ ten dostęp jest łatwiejszy z dowolnego miejsca na świecie. A zatem wiele wyzwań i myślę, że tutaj ta konferencja przyczyni się do wypracowania pewnych wniosków, które być może w przyszłości zaowocują zmianami w prawie, które no, znajdą ten właściwy balans między potrzebą ochrony interesów autorów, twórców, a z drugiej strony ochrony interesów całej społeczności w dostępie do dóbr kultury, do wytworów intelektualnych. Także życzę państwu interesujących obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dziekanie. Panie dyrektorze, zapraszam. Pan Remigiusz Sapa, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, cieszę się ogromnie, że możemy się spotkać właśnie w Bibliotece Jagiellońskiej. Uważam, że to właściwe miejsce na takie rozmowy. My na co dzień borykamy się, może to niewłaściwe słowo, ale mierzymy się z całym szeregiem dylematów związanych z funkcjonowaniem biblioteki w nowych regulacjach prawnych i w nowych regulacjach, może nie regulacjach, ale w nowych warunkach technicznych, które każą nam zastanawiać się nad tym, co możemy, co powinniśmy, ale może też i co ważniejsze, w jaką ścieżkę warto zainwestować. Wiemy wszyscy, że tych środków za dużo nie ma. Więc wybór błędnej ścieżki, która okaże się na przykład niezgodna z prawem za rok czy za pół, może być katastrofalny dla możliwości rozwojowych biblioteki. A jesteśmy w takim trudnym okresie, a myślę, że wiadomość jest taka, że będzie jeszcze trudniej w zakresie, o którym dzisiaj będziemy dyskutować, choćby z tego względu, że jak wszyscy wiemy, rozwija się dość dynamicznie sztuczna inteligencja. Wiem, że ten termin jest mocno nadużywany, ma wymiar marketingowy, dzisiaj wszystko ma sztuczną inteligencję, prawda? Natomiast tak zupełnie poważnie,
Bardzo dużo dzieje się w tym obszarze, dzieje się w bibliotekarstwie, zapewne też w zarządzaniu informacją, która jest archiwizowana i dzieje się wielotorowo. Nie wiemy, gdzie dojdziemy za rok, za dwa, za trzy. Inżynierowie, którzy projektują sztuczną inteligencję, a miałem przyjemność nie tak dawno odbyć dłuższą rozmowę z człowiekiem bardzo zaangażowanym w te działania, sami nie wiedzą, gdzie dojdą, o, powiem gorzej, nie wiedzą, gdzie idą. I to jest bardziej niepokojące. Wiedzą tylko, że to jest bardzo ciekawe i idą. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dla nas to troszeczkę jak ze śniegiem i sprzątaniem ulic. Żeby można było pługami posprzątać ulicę, to śnieg najpierw musi spaść. Problem polega na tym okresie przejściowym. Kiedy śnieg spadnie, a jeszcze nie jest uprzątnięty, to wszyscy kierowcy wtedy cierpią. Warunki są, jak chodzi o rozwój i systemu prawnego, i naszej reakcji na rozwiązania prawne, są dość podobne. Czekamy na zaistnienie pewnych faktów, na pojawienie się rozwiązań, rozstrzygnięć, co do których mamy pewne intuicje. Przewidujemy, w jaką stronę to być może pójdzie w najbliższym roku, dwóch, czy trzech, bo dalej też trudno nam sięgać. Ale musimy czekać, aż to się pojawi. W odpowiedzi na to, co się pojawi w technologiach, pojawią się rozwiązania prawne. A my w tym czasie musimy nieprzerwanie działać, prawda? Nie możemy zamknąć biblioteki, a poczekajmy te 5 lat, zobaczymy, co wymyślą wpierw inżynierowie, potem prawnicy, bo wiadomo, ta kolejność musi być taka. Trudno regulować coś, czego nie ma. I to jest kłopot. My w tym czasie musimy żyć, trwać i inwestować, funkcjonować w sposób rozsądny, w sposób, który nie zaprowadzi nas gdzieś do ślepego zaułka. Stąd wydaje mi się szczególnie ważne, żeby o tym rozmawiać, dzielić się doświadczeniami, dzielić się niepokojami, dzielić się dylematami, bo dzięki temu myślę, że korzystając z naszych wspólnych przemyśleń i wspólnych doświadczeń, możemy lepiej się do tej przyszłości przygotować i lepiej na te zmiany reagować. Także jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie w Bibliotece Jagiellońskiej. Życzę naprawdę ciekawych i owocnych obrad. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Ewa, zapraszam. Tej konferencji nie byłoby, gdyby nie nasza współpraca z Future Law Lab, o którym opowie Ewa. Tak. Bardzo. Jak to zwykle z katedrą bywa. Nie jest łatwe. To ja dołączę się do tego, co już zostało powiedziane przez moich poprzedników i postaram się nie powtórzyć. Chciałabym Państwu krótko powiedzieć o tym, czym jest Future Law Lab. Jest taką płaszczyzną, na razie wirtualną jednostką, która ma nam pomóc zbliżyć tych, którzy zajmują się naukowo prawem, tych, którzy nie zajmują się naukowo prawem, ale naukowo innymi dziedzinami oraz tych, którzy na prawo patrzą z zupełnie innej perspektywy tego, jak prawo jest realizowane, jakie ma mankamenty, jakie ma słabości, w jaki sposób powinniśmy je być może zmieniać w przyszłości. Dlatego tak bardzo cieszę się na głos pana dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej tuż przede mną, który wskazał, jak Biblioteka Jagiellońska się zmienia. Pana profesora dziekana, który Wydział Prawa i Administracji, który wspomniał, jak prawo być może powinno się zmienić w przyszłości. I to dokładnie prowadzi nas do tego, czym Future Law Lab jest i czym, mam nadzieję, będzie. Przy współpracy również z jednostkami spoza uniwersytetu, z naszego otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności z Centrum Cyfrowym, za co w szczególności chciałabym właśnie podziękować i pani Marii Drawczyk, i pani Katarzynie Strycharz oraz panu doktorowi Konradowi Gliścińskiemu za to, że tak cudownie zainspirowali, zmotywowali nas do współpracy oraz do organizacji naszego dzisiejszego spotkania. I życząc Państwu samych równie inspirujących i motywujących dyskusji dzisiaj. Chciałabym oddać głos i życzyć tak miłej i owocnej dyskusji. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. My bardzo mocno wierzymy, że to jest początek, że to jest pierwsze ze spotkań, które będziemy organizować. A teraz last but not least, trochę sprawca całego zamieszania. Tak jak wspomniałam, jesteśmy tutaj pod parasolem Knowledge Rights 21, programu, który dla nas centrum jest też bardzo ważny, który jest dla nas też nową współpracą, którą bardzo cenimy. I żeby trochę więcej opowiedzieć o Knowledge Rights 21, o to poproszę Stevena Oibera, dobrze? Który świetnie mówi po polsku i tutaj trochę sprzedałam jego, myślę, zaskoczenie. Steven jest dyrektorem polityki rzecznictwa Światowej Federacji Bibliotek, ale jest też jednym z ojców założycieli Knowledge Rights 21.
I więc ja będę więc panowie będą mogą oceniać mój język, mój poziom język polskiego. Więc bardzo dziękuję, że panowie są obecni dzisiaj i dziękuję też Centrum Cyfrowemu dla zaproszenia. A także z góry dziękuję też za tolerancję i cierpliwość do mojego polskiego. Oczywiście to nie było trudne zaproszenie do przyjęcia. Poczęcie dlatego, że 20 lat temu mieszkałem w Żywcu i jak to jest małe miasto, Kraków był jako ucieczką dla mnie. Ale też dlatego, że bardzo się cieszę, że Centrum Cyfrowe zorganizowało to wydarzenie, współpracując z Uniwersytetem Jagiellońskim. Pracuję dla organizacji bibliotecznej, zajmując się rzecznictwem. Jednym z moich kluczowych zadań jest dopilnowanie, aby sami bibliotekarzy widzieli swój potencjał jako adwokatów. Dzieje się tak, ponieważ istnieje ogromna ilość praktycznych doświadczeń w zakresie wpływ praw, które określają, w jaki sposób wiedza jest tworzona, udostępniana, stosowana i przetwarzana. Zbyt łatwo jest patrzeć na te prawa i być fatalistą, zakładając, że nic nie może się zmienić. Uważamy jednak, że tak nie powinno być. Jeśli jako osoba, której zadaniem jest realizacja fundamentalnej misji interesu publicznego, jako bibliotekarz, jako archiwista, jeśli panowie spotykają się z frustracją, to myślę, że to nie panowie są w błędzie, ale prawo. I to prowadzi mnie do drugiego kluczowego elementu mojej pracy. Dopilnowanie, aby interesariusze postrzegali biblioteki jako sprzymierzeńców, a ich pracę jako coś wartego przeanalizowanie, jako coś, za czym warto się opowiadać. I tak wspaniale jest widzieć nie tylko bibliotekarzy, ale i osoby z dużego środowiska bibliotecznego na tej sali, którą zresztą Centrum Cyfrowe. I za to dziękuję Maj, Konradowi, Kasi i reszcie zespołu. Wydarzenie to odbywa się w kontekście współpracy Centrum Cyfrowego z programu Knowledge Rights 21, w której moja organizacja, IFLA, jest jednym z partnerów. Powiem więcej na ten temat później, ale głównym celem programu jest zapewnienie, że głos bibliotek i innych instytucji wiedzy zostanie wysłuchany, że ich doświadczenia zostaną potraktowane poważnie, a ich potrzeby zostaną jasno wyartykułowane w debatach politycznych. Chcemy, aby bibliotekarze byli aktywnymi i zaangażowanymi częściami szczerych ruchów na rzecz ram politycznych, które wspierają prawa do badań, edukacji i kultury w XXI wieku. Dostarczanie dowodów, wspieranie rzecznictwa, ustalanie porządku obrad. W czasach, gdy rozpowszechnienie się narzędzi cyfrowych stwarza możliwości sprawowania większej kontroli niż kiedykolwiek wcześniej nad sposobem, w jaki badacze, uczniowie, nauczyciele i inne osoby przygotowujące wykorzystują informacje, musimy być aktywni i krytyczni, patrząc zarówno na szczegóły polityki, jak i na to, jak jest robione ogólnie. I chcemy mieć możliwości kierowania podejściem do badań, edukacji i kultury, który jest napędzany przez przyszłość, to znaczy powinniśmy ustalić, jakiego rodzaju bibliotek, archiwów i muzeów chcemy, a następnie pracować na tej podstawie, aby otrzymać potrzebne nam polityki, aby się tam dostać. Jest to zadanie, które w Polsce prowadzi Centrum Cyfrowe, ale bardzo się cieszę, że tak wielu innych naszych narodowych koordynatorów jest tu dzisiaj obecnych. Kierują tymi wysiłkami w własnych krajach i poza nimi pracują zarówno nad włączeniem głosu bibliotek do obecnych dyskusji politycznych, jak i nad budowaniem zdolności do robienia tego długo w przyszłości. Poprzez swoją pracę pogłębiają wiedzę, tworzą precedencje, opracują pomysły, które mogą pomóc w rozwoju dyskusji tutaj w Polsce, tak samo jak zbiorąc to, o czym dziś mówimy do swoich krajów. Dlatego też, zamiast zamówić sobie więcej czasu,
Chciałbym jeszcze raz podziękować Centrum Cyfrowemu, życzyć wszystkim udanej imprezy i niecierpliwie czekać zarówno na prezentację, jak i na pytanie i komentarze wszystkich obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No dobrze, w takim razie zaczynamy. Now I will switch to English. Just to keep the... Proszę Państwa, przejdę teraz na język polski, żeby zachować tę równowagę i przedstawić naszą mówczynię, profesor Katarzynę Skangę. Jest profesorem prawa prywatnego korporacyjnego, studiowała w Pizie i tak się poznałyśmy. Ukończyła właśnie pracę nad projektem unijnym Recreating Europe. Chodziło o ponowne przemyślenie prawa autorskiego i praw pokrewnych w kontekście Unii Europejskiej. Uznaliśmy, że nie ma lepszej osoby, którą można by zaprosić, by rozpoczęła naszą konferencję. Sprawdzę, proszę Państwa, czy działa tłumaczenie. Bardzo dziękuję, Maju. Czy Państwo mnie słyszą świetnie, bo ja tutaj nie do końca się słyszę. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Jestem zaszczycona, że mogę być dzisiaj z Państwem i że mogę ponownie przedstawić to, co wiemy na podstawie przeprowadzonego projektu. Cieszę się, że będę mogła przedstawić także zalecenia dotyczące polityk galerii, archiwów, bibliotek i muzeów. Projekt, który przedstawię, niedawno się zakończył. Przedstawiliśmy rekomendacje w Brukseli. I gdy zaproszono mnie tutaj, pomyślałam, że wspaniale będzie przedstawić te informacje i że moją rolą będzie także przedstawienie Państwu ram, w ramach których możemy działać, nie zanudzając Państwa szczegółami dotyczącymi tych części naszych badań, które być może nie wiążą się bezpośrednio z dzisiejszą konferencją. Będę mówiła przez jakieś 30 czy 35 minut. Na szczęście mamy zegar na ścianie, bo jak Państwo wiedzą, Włosi ogólnie mają taką tendencję, by mówić zbyt dużo. Oczywiście, kiedy trzeba będzie się zatrzymać, to mogą też Państwo dać mi znać. Dobrze, jaka będzie struktura mojego wystąpienia? Będę mówiła o sprzecznych interesach, a więc o prawie autorskim, a prawie do kultury. Przedstawię też przegląd ustaleń w Unii Europejskiej i mapę porównawczą sytuacji prawnej. Później będę mówiła o tym, co mówią nam ramy, jaka ma być równowaga, jak to ma wyglądać w praktyce. Więc jeszcze raz, przeprowadziliśmy takie mapowanie dotyczące elastyczności praw autorskich w Unii Europejskiej, głównie skupiając się na wykorzystaniu w celach kulturowych oraz prawach do dostępu do kultury. Czyli będę mówiła o tym, co się wydarzyło zanim mieliśmy wielką reformę, a także o tym, jakie zmiany wprowadza dyrektywa DSM. Będę tutaj przyglądać się, jak wyglądała implementacja tej dyrektywy w różnych państwach Unii Europejskiej, a także postaram się ocenić te różne możliwości, które nie zostały zrealizowane, wykorzystane przez państwa Unii Europejskiej wraz z wdrożeniem dyrektywy DSM. Później będziemy się zastanawiać też, jak to powinno wyglądać, czy gdzie powinniśmy zmierzać w przyszłości. Więc będę mówiła także o tych różnych elastycznościach, które mają wpływ na dostęp do kultury, na demokratyczną partycypację. Zacznę od
początku. To jest taka debata, która już tak naprawdę od dłuższego czasu trwa w Unii Europejskiej. Tutaj badacze prawa zajmują głos. I z jednej strony bardzo dużo badań zostało przeprowadzonych na temat tej sytuacji, ale mimo że już 12 lat to trwa, jeszcze nie wszystko zostało ustalone. A więc mamy prawo autorskie versus prawo do kultury, czyli mamy prawa autorskie do utworów literackich, artystycznych i muzycznych, bo tak naprawdę chodzi tutaj o tą kluczową część tego, czym jest dla nas kultura, bo oczywiście mamy tutaj prawo do własności, ale chronione w większości krajów członkowskich, ale mamy też tutaj prawo osobiste i tutaj mamy pewien konflikt. Czyli na przykład prawo do uczestnictwa w kulturze na żywo, prawo do edukacji, prawo do wolności prowadzenia badań i wolność wyrażania. Czyli wolność otrzymywać i dzielić się informacją. I oczywiście mamy też prawo do wolności artystycznej i naukowej. I teraz jak, dlaczego prawo autorskie tutaj ściera się z tymi prawami? No bo zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie oraz użyczanie dotyczą prywatnej nauki, edukacji, badań, demokratycznego dostępu do produktów kulturalnych, kreatywnych i dziedzictwa kulturowego, demokratycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności, a także różnorodności dziedzictwa kulturowego, czy też dostępu do tej różnorodności dziedzictwa kulturowego, a ochrona to jest ta kolejna rzecz. Mamy tutaj wiele narzędzi równoważących, czyli mamy ograniczenia czasowe i przedmiotowe, jeżeli chodzi o prawo autorskie. Niektóre kwestie są wykluczone, bo są po prostu częścią domeny publicznej. Ponadto płacimy też w ramach tej domeny publicznej, czyli płacimy właścicielom praw, czyli nadal ich finansujemy. I mamy tutaj wiele ograniczeń i wyjątków. Mamy też pewne programy, które są wprowadzone, w ramach których upewniamy się, że prawo do wynagrodzenia z tytułu użyczenia publicznego jest przestrzegane. Prawo do kultury jako takie nie występuje w większości konstytucji krajowych. Występuje tam nie bezpośrednio. Ponadto brak odniesienia do praw kulturalnych i związanych z nimi konfliktów w traktatach międzynarodowych i konwencjach o prawie autorskim. Czyli nie mamy tak naprawdę międzynarodowej konwencji dotyczącej prawa autorskiego. Jedyne odniesienie, które mamy, to konwencja ONZ-u dotycząca praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych. I artykuł 15, który odnosi się do uczestnictwa w prawach kulturalnych i do potrzeby równowagi. Ponadto podkreśla tę niebezpieczną interakcję między prawami autorskimi a uczestnictwem w prawach kulturalnych i podkreśla potrzebę równowagi. A więc to jest takie źródło wiążące dla wszystkich państw, które podpisały te konwencje, a to są praktycznie wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że nie mówię za szybko, proszę państwa. Jeżeli
mają Państwo takie odczucie, że powinnam zwolnić ze względu na tłumaczenie, to proszę mi dać znać. Już w artykule 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która nie jest bezpośrednio wiążąca, ale jest częścią źródła prawa publicznego, mamy odniesienie, że każdy ma prawo do swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności, do korzystania ze sztuki oraz do udziału w postępie naukowym i płynących z niego korzyści. Ciekawe jest to, że jednocześnie mamy tutaj informacje o uczestnictwie w życiu kulturalnym i korzystania ze sztuki, a jednocześnie mamy informację o tym, że każdy ma prawo do ochrony interesów moralnych i materialnych wynikających z jakiejkolwiek produkcji naukowej, literackiej lub artystycznej, której jest autorem. Czyli mamy tutaj po prostu dwie strony monety. Mamy dodatkowe inne odniesienia, nie będę ich tutaj cytować. I teraz prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym nie jest ujęte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale jedyne odniesienie, które mamy w tej europejskiej konstytucji, jeśli Państwo pozwolą na to, bym tak to nazwała, chodzi mi oczywiście o Europejską Kartę Praw Podstawowych, Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, to odniesienie do wolności sztuki i nauki. Badania naukowe i artystyczne powinny być wolne od ograniczeń. Wolność akademicka powinna być przestrzegana. To samo odniesienie mamy w kilku krajowych konstytucjach, jeżeli chodzi o swobodę wypowiedzi. Jeżeli przyjrzymy się temu słynnemu artykułowi 15, o którym mówiłem wcześniej, to co zrobiono w roku 1976, to to, że podzielono tutaj te prawa na trzy części. A więc państwa strony niniejszego paktu uznają prawo każdego człowieka do, po pierwsze, udziału w życiu kulturalnym, po drugie, możliwości korzystania z postępu naukowego i jego zastosowań, a więc tutaj mamy prawo do nauki i kultury, a po trzecie, mamy tę drugą stronę monety, czyli właśnie ochronę praw moralnych, twórcy moralnych i materialnych. Będę musiała niestety przyspieszyć. I teraz ten komentarz ogólny do paktu mówi, że ten artykuł 15 wzmacnia, a jednocześnie ogranicza to, że możemy korzystać z kultury i z nauki, a jednocześnie mamy ochronę praw twórcy. To, co jest najważniejsze, to to, że te prawa ekonomiczne i moralne dotyczą praw człowieka. Tutaj nie ma ochrony praw intelektualnych. Chronione są prawa człowieka. I teraz należy wziąć pod uwagę ten konflikt z prawami człowieka. Jakie są obowiązki, które państwa członkowskie mają wynikające z tego artykułu? A więc muszą chronić prawo każdego do angażowania się we własne praktyki kulturalne i wyrażania siebie, do poszukiwania i rozwijania wiedzy i ekspresji kulturowej oraz do dzielenia się nimi z innymi, a także do twórczego działania i udziału w działalności twórczej.
Ponadto ważny jest dostęp. A czym jest dostęp do życia kulturalnego? Jest to prawo każdego do poznania i zrozumienia kultury własnej i innych poprzez edukację i informacje oraz do korzystania z dziedzictwa kulturowego i twórczości innych osób i społeczności. Czyli państwa członkowskie, które podpisały ten pakt, muszą to robić. I teraz prawa ludzi, prawa człowieka, prawnicy nieraz mówią, że tutaj mamy trzy różne obowiązki, a więc poszanowanie praw osób, ochrona tych praw, a także spełnienie tych praw. Czyli zaangażowanie się w te polityki, które podtrzymują i wspierają te prawa. To są te obowiązki, które państwa członkowskie mają, a więc poszanowanie do ochrona i ich spełnienie. Oczywiście prawo autorskie jest w konflikcie z tym dostępem i udziałem. Jeżeli chodzi o prawo, mamy tutaj zwiększoną kontrolę nad surowymi informacjami, danymi. Chodzi tutaj o prawo dostępu do baz danych, co rozszerza nam zakres praw autorskich. A z kolei właściciele tych praw mają wpływ na sytuację wynikającą z cyfryzacji. To oczywiście może wpłynąć na dostęp do tych materiałów, wpłynąć także na udział. A żeby brać udział w życiu kulturalnym, trzeba mieć dostęp do tych materiałów, ale jednocześnie przecież można naruszyć czyjeś prawo autorskie. Dlatego też to, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich 3 lat w kwestii pracy nad tym projektem europejskim, było to mapowanie, ponieważ krajowe prawa dotyczące własności intelektualnej oraz regulacyjne źródła miały wpływ na to, co stworzyliśmy jako elastyczność dotyczącą prawa autorskiego. A więc to nie było tylko to, co znamy jako prawo autorskie, jako wyjątki i ograniczenia. Omówmy teraz wyjątki i ograniczenia oraz wszystkie kwestie regulacyjne, a więc wyczerpanie prawa, ochronę, domenę publiczną, udzielanie licencji oraz dozwolone wykorzystanie. A więc wiemy, że w ramach tej doktryny nie było prób do stworzenia złożonego tego mapowania we wszystkich krajach członkowskich. A mianowicie mamy też prawo zwyczajowe. Co zrobiliśmy w ciągu 3 lat? A więc przede wszystkim zaczęliśmy zbierać dane i staraliśmy się stworzyć ustrukturyzowane kwestionariusze, które wysyłaliśmy do poszczególnych krajów. Jednocześnie staraliśmy się, robiliśmy to też bezpłatnie w ramach własnej pasji i stworzyliśmy 3 rodzaje pytań, kwestionariuszy, starając się uzyskać to, co mamy wcześniej i później. Dzięki temu powstało 27 raportów krajowych dotyczących elastyczności w krajach członkowskich, a jednocześnie 10 raportów porównawczych dotyczących poszczególnych użytkowników praw autorskich. Wreszcie ostateczny produkt to jeden raport, który miał 667 stron, które można znaleźć w sieci, jak również strona internetowa www.copyrightflexibilities, który daje nam dostęp do wszystkich źródeł, które mapowaliśmy, przetłumaczony na język angielski, dotyczący też analizy danych, który był w miarę obiektywny. Jednocześnie stworzyliśmy najlepsze praktyki dotyczące uczestników oraz zalecenia do
dotyczące polityki. Oczywiście nie będę tutaj przedstawiać Państwu ogólnych wniosków, które płyną z tych sformułowań, ponieważ chciałabym raczej uczestniczyć w interakcji z Państwem, koncentrując się na ogólnych ramach użynie. Doszliśmy też do wniosków na szczeblu krajowym, że mamy do czynienia z bardzo dużą fragmentacją i klasteryzacją tych praw, a więc one działają w odosobnieniu, nie współdziałając ze sobą, co sprawia, że jest to bardzo trudne, jeśli chodzi o wdrażanie, tak aby posługiwać się jednym, a nie dużym. Wiele z nich jest już przestarzałych, ponieważ technologia postępuje do przodu szybciej niż przepisy prawne. Mamy tutaj też kwestie obowiązkowe i dozwolone. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się do praw podstawowych, wyjaśniając niektóre zapisy, sprawiając, że niektóre są bardziej elastyczne, ale ciągle jeszcze stoją one w odległości od zwykłej harmonizacji. A jednocześnie staraliśmy się stworzyć pewnego rodzaju spójność, konwergencję pomiędzy poszczególnymi krajami, a więc niektóre opcjonalne wyjątki, które zwykle dotyczyły zachowania dostępu do obiektów dziedzictwa kulturowego. Najbardziej problematyczną rzeczą, którą zauważyliśmy, było to, że doktryny i zasady nie były w odpowiedni sposób przestrzegane przez kraje członkowskie, a więc one tak naprawdę nie stosowały tych zasad, które zostały cytowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. To, co udało się nam zrobić, to, czym mogę się wykazać w kwestii rozwiązań krajowych oraz które dążyły do zrównoważenia z jednej strony praw autorskich, a z drugiej prawa dostępu do obiektów kulturowych, to były rozwiązania, które były wprowadzone przed 2001 rokiem, ponieważ stworzyliśmy wyjątki dotyczące zbiorów, stworzyliśmy poszczególne skróty dotyczące krajów i tutaj były określone ograniczenia dotyczące obiektów sztuki w muzeach, dotyczące wystawiennictwa, ale były bardzo rozdzielone w kwestii beneficjentów, w kwestii dzieł, których one dotyczyły, jak również wyjątek dotyczył wielokrotniania w celu jednoczesnego publicznego użyczenia. Chcę też powiedzieć, że wnioski z tej dyrektywy dotyczyły też wszystkich krajów, a mianowicie wyjątek od prawa do zwielokrotniania w publicznie dostępnych bibliotekach, placówkach oświatowych i muzeach oraz instytucjach non-profit, jak również był wyjątek od praw do zwielokrotniania i udostępniania publicznego, a więc korzystania z utworów, dzieł architektury i rzeźb do umieszczania ich w miejscach publicznych, jak również to jest to, co mamy. To jest dobry krok we właściwą stronę, ale jeśli spojrzymy na to, co chciałabym teraz tutaj podsumować. Nasze mapowanie wykazało, że wśród użytkowników społecznych i kulturowych widzimy też, mamy pewną sprzeczność pomiędzy harmonizacją wśród poszczególnych krajów. Co to wykazuje? To oczywiście jest podsumowanie tych 660 stron. Być może nie mówi Państwu zbyt wiele, ale w pierwszej linii mamy stopień harmonizacji w prawodawstwie poszczególnych krajów. W drugiej linii mamy harmonizację w orzecznictwie. Następnie w trzeciej linii mamy elementy, które zostały niewdrożone i pominięte w przepisach krajowych, a więc mniej więcej pewne kwestie intuicyjne, ale to są wszystkie kategorie wykorzystania, które zmapowaliśmy. I wreszcie najbardziej drastyczna sytuacja to kwestie wykorzystania kulturowego i społecznego, a więc to są obszary, gdzie udało nam się określić i zaraz Państwu pokażę, jak najbardziej
pofragmentowane kwestie, a więc badania cyfrowe stanowią wyjątek w kwestii uczenia, w kwestii nauczania. Mamy tutaj różne zasady, które rządzą poszczególnymi krajami członkowskimi, a więc mamy też różne kategorie dotyczące wykorzystania i ilustracji do, a mianowicie znowu mamy wizualną ilustrację tego, co określam mianem fragmentaryzacji, a więc mamy tutaj poszczególne wyjątki w krajach członkowskich, a więc jeśli mamy, nie mamy jednakowych zasad dotyczących tego, kto korzysta z którego wyjątki, a więc jaka jest geolokalizacja, jacy są użytkownicy cyfrowi. Oczywiście oznacza to, że wraz z cyfrowością żaden z tych wyjątków nie działa w sposób skuteczny, ponieważ pewność prawna oznacza, że użytkownicy tych wyjątków nie mogą tak naprawdę z nich korzystać, ponieważ obawiają się dokonania naruszeń, ponieważ zanim dokonasz naruszenia, wahasz się dwa razy. W kwestii użytkowników kulturowych sytuacja jest jeszcze gorsza, ponieważ mamy tutaj jeszcze bardziej rozkawałkowane podejście. Nie ma jednego wyjątku, ale ich istnieje kilka dotyczących badań prywatnych, konserwacji w bardzo różnych kombinacjach w różnych krajach członkowskich, nie zawsze wdrożone w praktykę. Mamy tutaj kilka elementów, które są wspólne, na przykład różne podejścia dotyczące tych samych beneficjentów, celowość i ilość wykorzystania, ale mamy też bardzo duże sprzeczności i rozbieżności dotyczące dzieł, które można wykorzystać oraz praw, które są tutaj objęte. Czasem mówimy o zwielokrotnianiu, czasem mówimy o udostępnianiu publicznym, czasem mówimy o rozpowszechnianiu, co oznacza, że w bardzo wielu sytuacjach możemy mieć do czynienia z zachowaniem danego dzieła bez dostępu do niego, a więc te wszystkie wyjątki przez dyrektywą InfoSoc oznacza to, że nie były udostępnione przed 2001 i jedna z interwencji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące cyfryzacji i wypożyczenia cyfrowego, a więc jedyna harmonizacja, którą tutaj mamy, a która i tak źle funkcjonuje, to na przykład traktat z Marrakeszu, a więc stworzenie dostępnego dzieła, które jest nienaruszone, jeśli chodzi o dostęp do niego. Jeśli chodzi o rozbieżności, mamy bardzo wiele rozbieżnych punktów dotyczących praw beneficjentów. Na zielono zaznaczyłam to, co jest pozytywne, na czerwono to, co jest negatywne, a mianowicie to, że nie ma jednego poszczególnego elementu, gdzie mamy jednogłośność dotyczącą zawartości, a więc te ramy są bardzo rozproszone, są oczywiście też wadliwe, ponieważ bardzo wiele wyjątków jest ograniczona terytorialnie. I biorąc pod uwagę to, że żaden z tych zapisów nie mówi, czy mamy do czynienia z kwestiami obowiązkowymi, czy też nie, mamy duże ograniczenie tych wyjątków oraz też kwestie braku pewności. Domena publiczna ulega prywatyzacji, a instytucje kulturowe nie chcą angażować się w żadne działania dotyczące dostępu do dzieł kultury i też z tego powodu nie ma zbiorowego zarządzania, gdyż ono jest zbyt drogie w kwestii publicznej, ponieważ to płatnik publiczny płaci za wykorzystanie tych dzieł. Dodatkowo jeszcze mamy bardzo wyczerpującą listę wyjątków wyłącznej i nie da się spodziewać, że można coś takiego stwierdzić. Żadna z tych ram nie rozwinęła się od roku 2001 do 2019, czyli do wdrożenia tej dyrektywy. Toczyła się bardzo duża debata, dyskusja,
gdzie starano się stworzyć memorandum dotyczące zrozumienia dzieł sierocych, gdzie wykazano, że tak naprawdę potrzebujemy bardzo ściśle określone wyjątki dotyczące zachowania poszczególnych dzieł, a wyjątki powinny być raczej ograniczone terytorialnie, jak również to, że powinniśmy rozszerzyć zakres dzieł, które powinny podlegać tym wyłączeniom, tym wyjątkom, na przykład obejmując również dzieła o charakterze audiowizualnym. I coraz bardziej koncentrowaliśmy się na dyrektywie z 2019 roku, a skoncentrowaliśmy się tutaj na zachowywaniu cyfrowym, na cyfryzacji tych dzieł, a więc im bardziej kontynuowaliśmy nasze prace, tym bardziej wytraciliśmy to, co udało się osiągnąć przed 2008 rokiem. A to, co było dodatnie, to wdrożenie obowiązkowych wyjątków, obowiązkowych wyłączeń. A więc to są, nie przestało to tak funkcjonować, że mamy pewne wyjątki czy też wyłączenia, które państwa członkowskie mogą sobie wybrać. Raczej było to ujednolicane i to było, a więc obecny stan rzeczy, który będziemy omawiać podczas następnych paneli. A więc mamy też dyrektywę dotyczącą praw autorskich, ale przedstawię ją Państwu w PDF-ie po zakończeniu tej sesji. A więc przejdźmy do obowiązkowych wyłączeń, obowiązkowych wyjątków, które były bardzo ważne, jeśli chodzi o dostęp cyfrowy. I mamy tutaj możliwości dla państw członkowskich, aby wprowadzić wyjątki dotyczące udostępnienia online oraz kopiowania materiałów do celów związanych z nauczaniem, a jednocześnie wyjątki dotyczące zwielokrotniania i udostępniania w domenie publicznej, jak również zachowywania dla poszczególnych kolekcji. Artykuł 5 i artykuł 6. Te teksty są bardzo szczegółowe. Ich zastosowanie jest obowiązkowe, ale mimo że są obowiązkowe, to w naszym mapowaniu zauważyliśmy, że ciągle jeszcze istnieją rozbieżności pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi, ponieważ jeśli mamy tylko jakąkolwiek wolność dla państwa członkowskiego, widzimy tendencję do tworzenia rozbieżnych rozwiązań i przepisów. Mamy też wątpliwości dotyczące wdrażania tych przepisów, a więc mamy też rozbieżności w kwestii beneficjentów uwzględnionych praw oraz też dzieł, które zostały tutaj wdrożone, włączone. I problem też dotyczy tego, że w nauczaniu cyfrowym mamy też kraje, które domagają się wynagrodzenia i chcą opłacania za licencję, a mamy też kraje, które starają się realizować ten proces bezpłatnie, ale w kwestii dziedzictwa kulturowego, to jest najprawdopodobniej obszar, gdzie mamy więcej spójnych elementów. Wdrażanie cyfry, wyjątków od cyfryzacji. Tutaj w zasadzie wszystkie kraje członkowskie wdrożyły ten tekst, co oznacza, że mamy pewnego rodzaju spójne podejście, jak również mamy poszczególne kraje członkowskie, które skorzystały z pewnego marginesu elastyczności, który został im pozostawiony w kwestii na przykład powiększenia grupy beneficjentów, jak również możliwości korzystania z dzieł audiowizualnych. Jeśli chodzi o objęte, włączone utwory, ta kategoria jest bardzo szeroko, a więc jeśli chodzi o cyfryzację, zachowanie cyfrowe, to jest bardzo pozytywna rzecz, ale było też bardzo wiele możliwości, które po prostu straciliśmy i poszczególne kraje też straciły te szanse, ponieważ nie rozszerzono granic, ograniczeń tak, jak byłoby to możliwe, a więc tutaj Unia Europejska wprowadziła przepisy, które były bardzo ścisłe. Kraje członkowskie mogły je nieco rozszerzyć, ale nie skorzystały z tej
szansy. A więc ograniczyły się do tego, aby korzystać z tego, co już było wypracowane. Kolejna rzecz, którą zauważyliśmy, że nie ma żadnego ustawodawstwa krajowego, które mówiło mi o połączeniu wszystkiego w jeden większy obraz. A więc znowu mamy nową reformę, która mogłaby skorygować i uaktualizować osiągnięte rozwiązania. A więc wdrożono dyrektywę, ale też nie wszędzie. Ciągle jeszcze są niektóre kraje, które jeszcze są w trakcie jej wdrażania, ale te kraje, które ją wdrożyły, na przykład Włochy, które były na granicy, zawsze Włochy, wszystko na ostatnią chwilę, a więc te wyjątki, które były opcjonalne, pozostały jako takie. Co możemy tu powiedzieć? Oczywiście staramy się spojrzeć na to przez te okulary pozytywne. Co się stało? Mamy te dzieła osierocone, mamy przejście od licencji, mamy wyjątki. Więc oczywiście zrobiliśmy kilka kroków naprzód. To nie jest tak, że możemy tylko opłakiwać tę sytuację, którą mamy po wdrożeniu dyrektywy DSM. Mam nadzieję, że będziemy mogli bardziej szczegółowo porozmawiać o tym jeszcze w ciągu dzisiejszego dnia. Czyli nasze zalecenia, jeżeli chodzi o wyjątki i ograniczenia, chodzi o to, byśmy szli w stronę harmonizacji. Zróbmy tak, jak zrobiliśmy, jeżeli chodzi o prawa wyłączne. To, co także potrzebujemy, to skończyć z tym podejściem opartym na użytkowniku, ale skupić się głównie na celu. Czyli, żeby osiągnąć pewien cel, możemy na przykład swobodnie zwielokrotniać czy też udostępniać dany utwór. Te ograniczenia dotyczące celu dają nam większą elastyczność, jeżeli chodzi o zaadaptowanie tego prawa. Ponadto chodzi o to, żebyśmy zaimplementowali doktrynę Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi także o to, byśmy aktualizowali wszystkie wyjątki i ograniczenia horyzontalnie. Tak, żebyśmy na przykład mogli, dotyczy to oczywiście kopii cyfrowej w stosunku do materialnej. Czyli wspólna aktualizacja wszystkich wyjątków i ograniczeń, które mamy po dokonaniu oceny, należy zrobić. Jeżeli nie, tak naprawdę to wszystko będzie dotyczyło tylko przedmiotów materialnych, a przecież tak naprawdę mamy bardzo wiele do zdziałania w świecie cyfrowym. Ponadto powinniśmy przeprowadzić ocenę możliwości wprowadzenia elastyczności dla zastosowań transformacyjnych. Wydaje mi się, że to, co dla Państwa jest tutaj najważniejsze, to dwa zestawy rekomendacji dotyczących polityki w stosunku do edukacji i badań naukowych. Tutaj uważamy, że należy wprowadzić ogólny obowiązek wyjątku dotyczący badań, tak jak zrobiliśmy w stosunku do edukacji. Bo wychodzi to oczywiście poza eksplorację tekstów i danych. Ponadto powinniśmy dostosować prawo autorskie Unii Europejskiej do polityki Unii Europejskiej w zakresie otwartego dostępu i systemów otwartej nauki. I tutaj mamy też przestrzeń dla ochrony i zachowania kultury. I wreszcie należy też zharmonizować czy też usprawnić te tradycyjne i cyfrowe wyjątki w nauczaniu. Dobrze, jeżeli chodzi o zastosowanie w kulturze,
Musimy tutaj wyjaśnić kwestię traktowania e-wypożyczeń po werdykcie ogłoszonym w sprawie bibliotek holenderskich, sprawa VOB. Chodzi też o to, byśmy mieli ten jeden wspólny wyjątek. Proszę Państwa, tak jak ten artykuł 6 nie sprawi, że będziemy mieć harmonizację między państwami, czyli musimy wyjść poza ochronę i wprowadzić obowiązkowe wyjątki horyzontalne dla dostępu i ponownego wykorzystania. Wprowadzić też przepisy pozytywnie chroniące domenę publiczną. Musimy też przemyśleć ponownie tę naszą panoramę wolności i nie mamy teraz gospodarczych, proszę Państwa, informacji na temat tego, czego domagają się wydawcy. Za każdym razem, kiedy dochodzi do naruszenia klauzul ochronnych, powinniśmy zapewnić automatyczne zastosowanie wyjątków. To właściwie wszystko ode mnie, proszę Państwa. Przepraszam, jeżeli troszeczkę przedłużyłam moje wystąpienie. Oczywiście podczas sesji pytań i odpowiedzi chętnie wyjaśnię dodatkowe pytania. Mam nadzieję, że to wystąpienie było dla Państwa użyteczne. Bardzo dziękuję, Katarino, za ustawienie dla nas ram, w ramach których będziemy rozmawiać. Bo tak naprawdę cały czas jesteśmy świadkami takiej bitwy, która dzieje się w ramach Unii Europejskiej. To była bardzo taki wykład, który dał nam dużo informacji. Być może są pytania. Zadam pytanie po angielsku. Przedstawiła Pani ramę dotyczącą wyjątków, mówiąc, że tak naprawdę mamy tu duży bałagan. Jaki jest tego powód? Powód tak naprawdę wynika z tego, co się działo w roku 2001, kiedy europejski legislator uważał, że prawa wyłączne tutaj potrzebna jest harmonizacja, a nie było konwergencji wśród państw członkowskich, jeżeli chodzi o wyjątki. Czyli uważano, że to tak naprawdę nie będzie miało wpływu na rynek wewnętrzny. Oczywiście tak nie było. Trzeba było stworzyć listę opcji dotyczących wyjątków. Tak naprawdę lepiej było utrzymać tę sytuację, która była wcześniej. Przed rokiem 2001 mieliśmy większą konwergencję niż przed tą harmonizacją, która się miała dokonać. Problem tego bałaganu wynika także z tego, że nie mamy pojedynczej kategorii, którą TSUE może zinterpretować w jeden konkretny sposób. Czyli po prostu nie możemy tego harmonizować od dołu w górę. I teraz sądy krajowe nie zostały odpowiednio przeszkolone, by tak naprawdę spoglądać poza granice swojego kraju. Tak naprawdę nie wiedzą, jak interpretować to, co mówi Trybunał Unii Europejskiej.
Czyli oczywiście, żeby wyczyścić ten bałagan, no to należy robić to, co teraz, czyli albo po prostu tworzyć przepisy, albo tworzyć obowiązkowe wyjątki. Robione jest to dla sztucznej inteligencji, także dla eksploracji danych. I teraz pytanie, dlaczego nie można tego zrobić dla własności intelektualnej? Bo przecież ona jest bardzo ważna z punktu widzenia jednolitego rynku cyfrowego. Dobrze, ja mam pytanie. Pytam tutaj dlaczego, a ja pytam, co, jaki będzie następny krok, bo mamy długą listę zaleceń dotyczących polityki. Powiedziała Pani, że to są takie dobre kroki, konieczne kroki, tak byśmy faktycznie, misja tych organizacji, których te przepisy dotyczą, mogła być spełniana. A więc przed nami naprawdę długi proces, który chcemy podjąć, chcemy tak naprawdę wskoczyć do tego pociągu i rozpocząć tę przygodę, ale musimy tutaj, prawda, stworzyć priorytety. Wspomniała Pani o otwartej nauce. Być może są jeszcze jakieś inne priorytety, które tutaj warto wspomnieć. Uważam, że otwarta nauka, otwarty dostęp do nauki, no tutaj mamy kilka powodów. W momencie, kiedy mamy wolny dostęp do badań, nie tylko do publikacji, ale także do danych, to tak naprawdę otwieramy całkowity nowy świat dla dostępu i ochrony świata kultury, także dostępu do życia kulturalnego. To zmienia tak naprawdę modele biznesowe wydawców. To jest pierwszy obszar. Druga kwestia to e-wypożyczenia, ponieważ e-użyczenia, e-wypożyczenia to jest coś, gdzie naprawdę musimy interweniować, bo chodzi o to, żeby mieć dostęp do tych obszarów, gdzie nie mamy obszarów do przedmiotów materialnych w ramach zbiorów. Ponadto, jeżeli chodzi o ramy Unii Europejskiej, tutaj faktycznie dążenie jest takie, żeby rozwiązać problem dostępności, bo z jednej strony mamy kwestię e-wypożyczeń, a z drugiej strony udostępniania publiczności wszystkich zbiorów we wszystkich krajach Unii Europejskiej. I teraz to, co trzeba zrobić, ale tutaj Komisja Europejska nie chce się w to angażować, ja rozumiem to, ponieważ stawka jest bardzo wysoka, to przyjrzenie się dziedzictwu kulturowemu w szerszy sposób. Oczywiście utrzymujemy to, że dotyczy to sektora glam, ale sektor glam nie zawiera tylko tradycyjnych utworów. Muzyka, folklor, każda inna forma sztuki nietradycyjnej tak naprawdę nie jest objęta przez większość wyjątków, a przecież to jest dziedzictwo kulturowe. Nie jest tak postrzegana. Gry wideo, no w te może już się nie gra, ale są tak naprawdę częścią dziedzictwa kulturowego i nie są objęte żadnym wyjątkiem. Być może ktoś by powiedział, że okej, mamy większe problemy i dlaczego mamy się tym zajmować? Musimy się tym zajmować, bo technologia działa dużo szybciej niż my i naprawdę musimy już teraz myśleć, jak rozwiązać problemy, które się pojawią za kolejne 10 lat. Na pewno pandemia także pokazała nam, że możemy bardzo szybko dokonywać zmian. Proszę Państwa, mamy czas na jeszcze jedno pytanie. A może nie ma pytań. Bardzo dziękuję za wspaniałe wystąpienie, także za wspaniałą pracę wykonaną przez Pani zespół. Mam pytanie, gdy Pani, czy uważa Pani, że zbyt wielu pośredników wpływa na sytuację związaną z prawami autorskimi i szerzeniem w sektorze glam, no bo mamy tutaj wydawców, także innych uczestników tego sektora. Uważam, że głównym problemem, który mamy, jest ten, że gdy mamy organizację zarządzania zbiorowego,
nie wiem, czy mają Państwo tę świadomość, ale one powstały, żeby tak naprawdę uwolnić rynek właśnie od OZZ. One skupiały się głównie na pracach komercyjnych, dlatego mamy te licencje wieloterytorialne, na przykład jeżeli chodzi o muzykę. Więc jeżeli chodzi o pośredników, to oczywiście ważne jest to, żeby zmniejszać koszty. Żeby zmniejszać koszty, musimy dokonać większej centralizacji, musimy wiedzieć, jakie mechanizmy licencjonowania czy zbiorowych licencji możemy wprowadzać. Tutaj na przykład Szwecja ma dobre doświadczenie, czyli chodzi o to, żeby było mniej kosztów administracyjnych i żeby te organizacje zarządzania zbiorowego były tak transparentne, jak to możliwe, bo przecież tak naprawdę chodzi o pieniądze publiczne. I żeby przejść do systemu, gdzie mamy inne rozwiązania, by zwiększyć dostęp i partycypację, no to chodzi o to, że ja tak naprawdę na koniec dnia nie jestem przeciwna pośrednikom, ale musimy myśleć o kosztach i też musimy myśleć, jak wpływa to na symetrię, jeżeli chodzi o interwencję tutaj. Dobrze, sprawdzę tutaj jeszcze, czy mamy jakieś pytania od naszych uczestników online. Jeszcze takie pytania się nie pojawiły. Także bardzo dziękuję. Online słucha nas aż 300 osób. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, Katerino. Dziękujemy za tę podróż po Unii Europejskiej. Płynnie przejść do polskiego, ponieważ z tej perspektywy europejskiej wejdziemy na perspektywę polską. I zapraszam panią doktor Sybilę Stanisławską-Kloc, żeby nas przeprowadziła przez tę przestrzeń i zapraszam naszych już ekspertów i ekspertki. Bardzo. Dzień dobry, chyba możemy zacząć pierwszą sesję. Gdy przygotowywałam się właśnie do tej sesji i zastanawiałam się, jak Państwa powitać, no to pomyślałam tak, w bibliotece głównie czytamy, wypożyczamy książki. Jeśli czytać i wypożyczać, to może tych najlepszych i tych, którzy w bardzo ciekawy, interesujący sposób odnośli się do właśnie biblioteki, funkcji biblioteki. Więc jak się Państwo domyślacie, wybrałam na początek, czy część z Państwa domyśla, Umberto Eco o bibliotekach. Nie będę czytać oczywiście całego tego opracowania, tej drobnej książki, natomiast pozwolę sobie zacytować dwa fragmenty na początek. Uważam, że tak jak w czcigodnym miejscu, że... Korzystam z pomocy, żeby było bardziej elegancko chyba. Uważam, że w tak czcigodnym miejscu rzeczą stosowną będzie, jak podczas uroczystości religijnej, zacząć od czytania księgi. I w tej pierwszej części Umberto Eco cytuje fragment znaczny Biblioteki Babel Luisa Borgesa z fikcji. Natomiast na samym już końcu tego przemówienia, bo tak naprawdę to była mowa, którą wygłosił w bibliotece w Mediolanie, pisze tak. Tak więc, jeśli biblioteka jest, jak chce tego Borges, modelem wszechświata, starajmy się uczynić z niej wszechświat na miarę człowieka. I to nasze spotkanie, jak rozumiem, trochę ma służyć temu, żeby właśnie pokazać, jak uczynić ten wszechświat na miarę człowieka, ale człowieka w XXI wieku. I tu chciałabym podkreślić właśnie człowieka, jeszcze nie sztucznej inteligencji, ale człowieka. No i skoro mamy korzystać z najlepszych, to zaprosiliśmy tutaj do panelu najlepszych specjalistów, którzy podzielą się
z nami swoją wiedzą na temat właśnie prawa autorskiego, polskiego prawa autorskiego. Powiedzą nam, jak zmieniać, jak może w pewnym sensie dostosowywać, co trzeba zrobić z przepisami, ażeby właśnie służyło jak najlepiej nam, czytelnikom, bibliotekom w XXI wieku. Naszymi gośćmi są i przyjęli zaproszenie do tego panelu pani dr Joanna Marcinkowska, moja koleżanka z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w katedrze. Pan przedstawię w kolejności, jak państwo będą się wypowiadać. Pan dr Tymoteusz Barański, tak, doktor nauk prawnych. Od kilku lat, 100 lat świadczy usługi instytucjom kultury, pomoc prawną w obszarze prawa autorskiego, doradzał między innymi przy największych procesach masowej digitalizacji zbiorów. I ostatnim naszym gościem, panelistą będzie pani, czy jest pani doktor, pani Katarzyna Ślaska, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Pani dyrektor ukończyła studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała przez wiele lat w Bibliotece Narodowej oraz komercyjnych firmach tworzących i sprzedających bazy danych. W 2007 roku objęła stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej, a od 2018 roku jest zastępcą dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Po tym krótkim wstępie oddaję głos najpierw właśnie prelegentom, czyli zapraszam panią dr Joannę Marcinkowską. Czy możemy tak prosić o drobną chyba pomoc? Tak, tak, poprosimy. I tutaj witam państwa i w pierwszych słowach chciałam podziękować za zaproszenie do udziału w dzisiejszej konferencji, która podejmuje, jak państwo już się zorientowaliście, niezwykle fascynujący temat, ale też ujęty w takim aspekcie wielopłaszczyznowym, co czyni tą konferencję tym bardziej wartościową. Moje wystąpienie ma charakter taki bardziej wprowadzający, przypominający aktualnie obowiązujące przepisy w polskim prawie autorskim, co może być przydatne też dla osób, które nie są może do końca zorientowane, jak tutaj zagadnienia dozwolonego użytku w aspekcie GLAM są regulowane właśnie w naszej polskiej ustawie i jednocześnie to wystąpienie ma taki charakter wprowadzający do dalszych tematów, które będą podejmowane przez kolejnych referentów, już bardziej w aspekcie planowanych zmian, projektowanych zmian, oczekiwanych zresztą od dłuższego czasu i miejmy nadzieję, że niebawem no, zostaną wprowadzone. Ja swoje wystąpienie podzieliłam na kilka takich bloków tematycznych, aczkolwiek też z różnym naciskiem, bo ze względów czasowych no nie ma możliwości, żeby tutaj równomiernie rozłożyć czas i uwagę. Dlatego rozpoczynam od takiego niewielkiego wstępu, w zasadzie nawiązania do źródeł prawa, tak żeby przedstawić pewną siatkę źródeł, jaka w tym kontekście obowiązuje w Polsce. Później tradycyjnie w zasadzie przechodzę do treści praw, które tutaj autorskich oczywiście, które no nie będzie to zaskoczenie, ale dla porządku dalszego wywodu myślę, że warto o tym wspomnieć. Wreszcie tu, gdzie nieco więcej czasu poświęcę, to właśnie taki blok skupiający
przepisy, które regulują dozwolony użytek, również akcentując możliwości eksploatowania utworów przez różne podmioty sektora GLAM. No i tutaj wybrałam te oczywiście najbardziej takie reprezentatywne, przywilej biblioteczny, przywilej promocyjno-wydawniczy. Myślę, że też warto wspomnieć o prawie cytatu i możliwości wykorzystywania utworów w sprawozdaniach, ale to jedynie takie ogólne zasygnalizowanie. No i wreszcie też temat taki bardzo problematyczny, czyli regulacja dotycząca utworów niedostępnych w handlu czy w obrocie handlowym. I tak jak już w zasadzie wiemy z referatu mojej tutaj poprzedniczki, można wskazać, że jeżeli chodzi o źródła prawa, to tą siatkę źródeł możemy rozpocząć od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, gdzie w artykule 27 właśnie jest wskazane, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki, korzystania z jego dobrodziejstw. Jeżeli chodzi o polską konstytucję, na ile ta deklaracja została przełożona, powiedzmy, na grunt polskiej ustawy zasadniczej, to tu można dla przykładu wskazać przepis artykułu 73, który z kolei deklaruje, że każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych, ogłoszenia ich wyników, ale też wolność nauczania, a także korzystania z dóbr kultury. Są to oczywiście pojęcia ogólne, ale mają swoje takie rozwinięcie w kolejnych przepisach, które powołują już konkretne podmioty do realizowania tutaj zasygnalizowanych zadań i no tak, żeby właśnie te deklaracje mogły być urzeczywistniane, czyli jak wiemy, chodzi o ustawę o bibliotekach, muzeach, o Narodowym Zasobie Archiwalnym, archiwach. Oczywiście tutaj ograniczam te źródła do tych, które dotyczą właśnie sektora GLAM. I wszystkie te podmioty, ich funkcjonowanie i też przyznanie realizacji określonych w tych poszczególnych ustawach zadań ma służyć zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych, informatycznych, ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury. To tak ogólnie jakby ujmując, już nie wskazując na te poszczególne zadania zbyt szczegółowo. Wiemy, że to, co też zostało już wcześniej wskazane, poza wolnościami i prawami, jakie zostały przyznane społeczeństwu, można powiedzieć ogólnie, mamy zderzenie z prawami, które są przyznawane twórcom, ale też w dalszej konsekwencji innym podmiotom. Są to prawa o charakterze majątkowym i prawa osobiste, o których też oczywiście zapominać nie możemy, zwłaszcza w kontekście eksploatacji utworów w różny sposób, w różnych formach. Jeżeli chodzi o prawa majątkowe, to oczywiście ważne jest to, wymaga to oczywiście podkreślenia, że są to prawa o charakterze wyłącznym, a zatem przynależą jakby w pierwszym rzędzie, tutaj oczywiście uogólniam, już nie wchodzę w szczegóły, ale w pierwszym rzędzie przysługują twórcy utworu, a zatem tylko twórca ma możliwość decydowania co do korzystania z utworu na wszystkich polach eksploatacji, do rozporządzania prawami do utworu. Tutaj wprowadzam niewielką modyfikację w stosunku do treści artykułu 17 i wreszcie prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Oczywiście wiemy, że te prawa majątkowe są ograniczone w czasie i tak jak to jest ogólnie przyjęte w Unii Europejskiej, również w Polsce, ten czas aktualnie wynosi 70 lat po śmierci twórcy.
Teraz jeżeli chodzi o prawa osobiste, te są też ich treść jest określona w przepisach prawa autorskiego. Chronią przede wszystkim więź twórcy z utworem, to jest to pojęcie nadrzędne. Na ową więź składają się prawa, tak można powiedzieć, cząstkowe, wymienione przykładowo w ustawie. Jest to prawo do autorstwa, oznaczenia utworu nazwiskiem bądź udostępnienia utworu pod pseudonimem, prawo do integralności, które też właśnie w kontekście wykorzystywania utworów no, jest niezwykle ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy korzystamy jedynie z fragmentów jakichś części utworu. Wreszcie dla przykładu prawo nadzoru nad sposobem korzystania z utworu i ta lista jeszcze jakby dalej się ciągnie, już teraz nie wymieniam wszystkiego, w przeciwieństwie do praw majątkowych te prawa osobiste są nieograniczone w czasie, a zatem trwają też po śmierci twórcy, co użytkowników zobowiązuje właśnie do przestrzegania tych praw, można powiedzieć, no, w nieskończoność. Co prawda jest taka tendencja, że im dalej od właśnie tego upłynięcia okresu ochrony praw majątkowych, tym te prawa osobiste słabną. Natomiast no, nie jest to, można powiedzieć, zbyt dobra tendencja. I teraz jeżeli chodzi o właśnie te przepisy, które nas mogą interesować z punktu widzenia funkcjonowania instytucji GLAM, to znajdziemy je w dziale prawa autorskiego, który reguluje dozwolony użytek utworów. Jest to oczywiście konstrukcja, która, jak wiemy, stara się pogodzić owe interesy odbiorców, społeczeństwa z interesami podmiotów praw majątkowych, bo nie tylko twórców oczywiście. No i tutaj, tak jak wskazałam wcześniej, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na przepis artykułu 28, który można nazwać tak w skrócie przywilej biblioteczny. Dalej kolejny 33 z indeksem 3. Tak zwany przywilej promocyjno-wydawniczy, czy też no zostańmy przy tym określeniu. Tak wspomniałam, prawo cytatu też można w niektórych sytuacjach brać pod uwagę i również w przypadku sprawozdań z aktualnych wydarzeń, które tutaj też w środowisku GLAM właśnie różnego rodzaju wydarzenia mogą mieć miejsce, więc też jest ten przywilej czy możliwość korzystania z utworów. I oczywiście w każdym z tych przypadków mamy wyznaczone ramy korzystania, tak? Takie wewnętrzne przesłanki, które powinniśmy zachować, aby no, nie przekroczyć właśnie tych ram, nie naruszyć praw majątkowych. I teraz przechodząc do pierwszego przykładu, pierwszego przepisu, czyli wspomniany przywilej biblioteczny. No jest to przepis dosyć rozbudowany, dlatego trudno może Państwu będzie tak podążać za tymi przekazywanymi informacjami, dlatego ja to tak go podzieliłam i tutaj Państwu też za chwilę zaprezentuję jakby we fragmentach. Może to będzie pewnym ułatwieniem. W każdym razie na początek w zasadzie też tradycyjnie chciałabym wskazać, że aktualne brzmienie tego przepisu wynika z implementacji dyrektywy o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym. Tutaj chodzi o ograniczenie wyłącznego prawa do zwielokrotniania i też publicznego udostępniania utworów, a także implementacja dyrektywy o prawie najmu i użyczania poprzez tą implementację, poprzez zmianę przepisów zostało przewidziane wynagrodzenie za właśnie użyczenia biblioteczne. I teraz jak ten przepis wygląda? Tutaj mamy wskazanie, do jakich podmiotów jest on kierowany, kto jest adresatem owego przepisu. I są wymienione, no lista jest dosyć długa, dosyć pokaźna, instytucje oświatowe, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje naukowe, PAN, biblioteki, muzea, archiwa. I jeśli chodzi o na razie jeszcze ten zakres podmiotowy,
to oczywiście w ustawie o prawie autorskim mamy jeszcze uszczegółowienie, którego tutaj nie chcę tak głęboko wchodzić, ale uszczegółowienie właśnie, co to są instytucje oświatowe z odwołaniem do ustawy o systemie oświaty, uczelnie, instytucje badawcze, instytuty naukowe, PAN i już wspomniane biblioteki, archiwa i muzea. Jest to katalog zamknięty podmiotów. Każdy z wymienionych, czyli biblioteki, archiwa, muzea, jak już wiemy, jak wcześniej to wskazywałam, działa na podstawie ustaw szczególnych, których mamy wskazanie na różnego rodzaju podmioty. Tutaj też tylko tak dla zerknięcia, że tak powiem, nie będę oczywiście wszystkiego omawiać, ale chciałam zwrócić uwagę, że są to różnego rodzaju podmioty, tak, o różnym profilu, o różnym jakby zasięgu też, także jest, można powiedzieć, bogactwo podmiotów, do których te przepisy są kierowane. Podobnie jeżeli chodzi o muzea, tu możemy też różne kategorie wyróżnić czy też wymienić. I analogicznie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o archiwa. I teraz pytanie właśnie, co te podmioty mogą, jakie mogą podejmować działania, jeśli chodzi o wykorzystywanie utworów. I tutaj może właśnie dla łatwiejszego zrozumienia prezentuję Państwu pocięty przepis ze wskazaniem właśnie, jakie to są czynności, a zatem przede wszystkim użyczanie w zakresie swoich zadań statutowych. I chodzi tutaj o użyczanie egzemplarzy utworów rozpowszechnionych, dalej zwielokrotnianie utworów znajdujących się we własnych zbiorach w celu uzupełnienia zachowania ochrony tych zbiorów. To są bardzo ważne tutaj dodatkowe takie wyznaczniki, okoliczności. I wreszcie mogą te podmioty udostępniać zbiory do celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego, czyli terminali, które znajdują się na terenie tych jednostek. Z tym, że istotne jest to, że te czynności nie mogą być dokonywane w celu osiągnięcia bezpośredniej bądź pośredniej korzyści majątkowej. I jeżeli chodzi o zakres przedmiotowy, czyli z jakich utworów, czy jest tutaj jakieś ograniczenie, prawda, jakie utwory mogą podlegać tego typu eksploatacji, więc można powiedzieć, że zasadniczo każdy utwór, nie ma tutaj szczególnego jakiegoś ograniczenia, czy też nie mamy wyliczonych przykładowo utworów, bo jakie to mogą być utwory, ustawodawca wskazuje w artykule pierwszym, natomiast wyraźnie jest przewidziane wyłączenie co do programów komputerowych i baz danych chronionych na gruncie prawa autorskiego. Oczywiście pamiętamy też o odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących przedmiotów praw pokrewnych, jak chociażby przepisów dotyczących wideogramów czy fonogramów i innych należących do tej kategorii. Tu warto jeszcze zwrócić uwagę, o czym też już było wspominane wcześniej, że wskazane podmioty korzystają nie tylko oczywiście z utworów, które podlegają ochronie i nie tylko właśnie w sytuacji, kiedy mogą mieć zastosowanie przywołane tutaj przepisy, które właśnie im umożliwiają na korzystanie z utworów jeszcze podlegających ochronie, bo oczywiście też jest możliwość korzystania z takich utworów, które przeszły do domeny publicznej, czy to z uwagi na upływ tego czasu ochrony, czy to właśnie są dostępne w ramach licencji otwartych, czy też no, mamy tą szczególną kategorię utworów niedostępnych w handlu, czy też w utworów osieroconych. Więc tak wygląda, można powiedzieć, przepraszam, siatka, jeżeli chodzi o rodzaje utworów.
I teraz przechodząc może troszeczkę bardziej szczegółowo do tych sposobów korzystania z utworów, a zatem, tak jak wspomniałam, jest to użyczanie egzemplarzy utworów rozpowszechnionych. Po pierwsze, utwór rozpowszechniony to jest taki, który za zezwoleniem twórcy został udostępniony w jakikolwiek sposób publicznie. Natomiast kwestia użyczenia również jest definiowana w odpowiednich przepisach ustawy, czyli na czym to prawo polega w przeciwieństwie do najmu. I tutaj należy może zwrócić uwagę, że użyczanie tutaj może dotyczyć też wypożyczeń międzybibliotecznych. No pojawia się to problematyczne określenie użyczanie egzemplarzy, czyli odczytując dosłownie brzmienie przepisu, no chodzi nam o nośniki, prawda? A wiemy, że jest to w dzisiejszych czasach szczególnie problematyczne. W związku z tym na gruncie aktualnej ustawy, aktualnych przepisów, no powstaje pytanie, czy ten zakres korzystania w ramach użyczania możemy rozszerzyć również na postacie cyfrowe, czy tylko mamy się ściśle trzymać brzmienia właśnie ustawy. No za tym pierwszym rozwiązaniem czy podejściem mógłby przemawiać podejście Trybunału Sprawiedliwości właśnie, który tutaj dostrzegł potrzebę rozszerzenia akurat interpretacji w tym zakresie regulacji prawnych, no ale że nie mamy bezpośredniego przełożenia owego wyroku Trybunału chyba z 2016, w każdym razie nie mamy przełożenia na polskie przepisy, więc jest to sytuacja taka no, niepewna, można powiedzieć, czyli właśnie wprowadzająca ten no, mało komfortową sytuację co do niepewności zastosowania tego przepisu. Jeśli chodzi o rozpowszechnienie, to już mówiliśmy, właśnie wchodzi w zakres praw osobistych, czyli też jest to brane, no, powinniśmy brać pod uwagę. I jeżeli chodzi o użyczenia, to tak jak wspominałam wcześniej, w polskiej ustawie jest już uzupełniana ta kwestia użyczeń o wynagrodzenia za właśnie użyczenia. Natomiast jest ten temat, no nie dotyczy czy to użytkowników, czy to bibliotek, w tym sensie, że to nie te podmioty, prawda, muszą uiszczać owo wynagrodzenie, więc może w tej chwili nie będę tutaj rozwijać tego wątku. Natomiast ważne jest kolejny sposób eksploatacji, czyli zwielokrotnianie utworów, które co ważne znajdują się we własnych zbiorach tych podmiotów i podmioty wymienione na początku przepisu mogą je zwielokrotniać w celu uzupełnienia, zachowania i ochrony tych zbiorów. I co ważne, czy też charakterystyczne właśnie, co wprowadza też takie może niewielkie zamieszanie, mianowicie jest tutaj mowa o zwielokrotnianiu utworów, a nie egzemplarzy utworów, więc takie, można powiedzieć, potraktowanie trochę szerzej tej możliwości korzystania. I co więcej, tutaj nie ma tego podstawowego wymogu, że utwór musi być wcześniej rozpowszechniony, czyli za zgodą twórcy udostępniony publicznie w jakikolwiek sposób. A zatem mogą być też wykorzystywane utwory, które no właśnie nie były wcześniej rozpowszechnione, na przykład zostały udostępnione dopiero po śmierci twórcy, kiedy ten już no, nie mógł, prawda, zadecydować, czy chce ten utwór zaprezentować innym osobom. Zachowanie, ochrona czy uzupełnienia zbiorów. Uzupełnienie to taka przesłanka, która pozwala właśnie na wykonanie, powiedzmy, kopii egzemplarza, który w jakiś sposób przykładowo zaginął, tak żeby właśnie uzupełnić brakujący egzemplarz. Zachowanie, ochrona to z kolei ma ustrzec przed właśnie utratą danego egzemplarza i te działania nie mogą prowadzić do zwiększenia liczby egzemplarzy utworów czy też powiększenia zbiorów udostępnianych, co oznacza, że jeżeli przykładowo
wykonujemy kopię utworu w celu zachowania czy ochrony tej, z której dotychczas dany podmiot korzystał, to, że tak powiem, musimy go odłożyć, wprowadzamy ten nowy do dalszego po prostu wykorzystywania. Co powiększenie zbiorów udostępnianych, no oczywiście nie oznacza tego, że tutaj biblioteki czy inne podmioty nie mogą zakupywać kolejnych pozycji. I ostatni tutaj wymieniony sposób eksploatacji to jest udostępnianie zbiorów dla celów badawczych, poznawczych za pośrednictwem terminali. Co ważne, na terenie tych jednostek, co rozumiemy w ten sposób, można powiedzieć dosyć szeroko, to znaczy nie tylko w pomieszczeniach tych jednostek, ale również w sytuacji, czy powiedzmy w budynkach, tak, w sytuacji, kiedy dana jednostka jest rozproszona w danym miejscu, w danym mieście, gminie i tak dalej. I przepis ten nie ma zastosowania, czy ta możliwość eksploatacji, jeśli udostępnianie w ten sposób odbywa się na podstawie uprzednio zawartej umowy, czyli umowy oczywiście z uprawnionym podmiotem, czyli jeżeli była zawarta taka umowa, to ma ona pierwszeństwo przed tym przywilejem wynikającym z ustawy. I do wszystkich tych przypadków eksploatacji ma zastosowanie zastrzeżenie, że te sposoby nie mogą służyć osiągnięciu bezpośredniej czy też pośredniej korzyści majątkowej. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, o którym wspominałam, czyli za użyczenia biblioteczne, to jest to... No już po części wyjaśniałam bardzo, bardzo hasłowo, natomiast tutaj można wskazać, że mamy ograniczony krąg podmiotów, którym to które to wynagrodzenie może przysługiwać. I co ważne właśnie, chodzi o takie utwory, które zostały opublikowane w języku polskim i tak wspominałam, nieuprawnione podmioty są zobowiązane do uiszczania owego wynagrodzenia, tylko jest ono realizowane z Funduszu na rzecz Promocji Kultury. I jakby dalej realizowane przez powołaną organizację zbiorowego zarządzania, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. I dalej, jeżeli chodzi o kolejny przepis, kolejną możliwość eksploatacji utworów przez podmioty należące do sektora GLAM, tutaj one są niemalże wprost wymienione, jest to przywilej promocyjno-wydawniczy. I odpowiedni przepis wskazuje, że wolno korzystać z utworu w celu reklamy publicznie dostępnej wystawy lub publicznej sprzedaży utworów w zakresie uzasadnionym promocją tej wystawy lub sprzedaży z wyłączeniem innego handlowego wykorzystania. I to korzystanie może dotyczyć w szczególności publicznie dostępnych wystaw właśnie w muzeach, galeriach, salach wystawowych, które również no, mogą te sale wystawowe być częścią na przykład biblioteki czy jakichś innych ośrodków kultury i obejmuje korzystanie z utworów w ogłoszeniach, katalogach i innych materiałach, więc tutaj jest właśnie zakreślenie zakresu tego korzystania. I na co jeszcze można zwrócić uwagę? No tak jak wspominałam wcześniej, ten przepis jest też wynikiem implementacji dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym w zakresie ograniczenia prawa, wyłącznego prawa zwielokrotniania i publicznego udostępniania. Co do zakresu podmiotowego, to czyli do kogo jest skierowany ten przepis, można powiedzieć, że zasadniczo nie jest on ograniczony tylko właśnie do tych wskazanych podmiotów jak muzea, jak galerie i sale wystawowe, bo mamy tutaj takie dookreślenie, że w szczególności, a zatem jest to przykładowe wyliczenie.
Natomiast jeśli chodzi o zakres przedmiotowy, to również nie mamy ograniczenia praktycznie, no poza tradycyjnie programami komputerowymi. Ważne jednak, aby te wykorzystywane utwory były prezentowane, tak, na owych wystawach, czy też no, kierowane do sprzedaży, a nie chodzi o wykorzystanie tego typu, że powiedzmy przy okazji prezentowania czy wystawiania określonych utworów jakby posiłkujemy się czy uzupełniamy tą prezentację o utwory innego twórcy. Jeśli chodzi o zakres eksploatacji, to tak jak wskazywałam, co wynika oczywiście z przepisu, tutaj jest, chodzi o korzystanie w celu promocyjno-reklamowym dotyczącym wystawy, sprzedaży utworów. To może chodzić o wykorzystywanie w ogłoszeniach, katalogach, materiałach promocyjnych, różnego rodzaju plakaty, prawda, ulotki i tak dalej. Może też mieć to miejsce w internecie, czy promocja w innych środkach przekazu, wystawienie i inne udostępnienie egzemplarzy utworów, a zatem może mieć to postać wyświetlenia czy odtworzenia. Jeśli chodzi z kolei o wystawę, nie ma tutaj, pojęcie wystawy, prawda, nie ma jakiegoś szczególnego ograniczenia. Można powiedzieć, że jest to dowolna wystawa, ale taka, która będzie publicznie dostępna. I tutaj no, nie powiedzmy tego rodzaju wymogi, czy to zakup biletu, czy prowadzenie jakiegoś ograniczenia wiekowego nie sprawia, że dana wystawa nie jest publicznie dostępna. Natomiast przy tego typu wykorzystaniu utworów może też warto zwrócić uwagę właśnie na to, że powinniśmy pamiętać o prawach osobistych, czyli wskazaniu autorstwa, możliwie nie tutaj powinniśmy unikać naruszenia prawa do integralności. Możliwe czy dopuszczalne są pewne modyfikacje techniczne typu pomniejszenie, jeżeli prezentujemy właśnie na jakichś ulotkach, plakatach i tak dalej. Więc tu w tym zakresie też właśnie powinniśmy mieć na uwadze prawa osobiste. I tak jak wspomniałam, jeszcze podmioty z sektora glam przy różnego rodzaju wykorzystywaniu czy tworzeniu nawet własnych, można powiedzieć, utworów, jak jakieś materiały edukacyjne czy innego rodzaju, mogą też korzystać z prawa cytatu, który jest przewidziany w artykule 29, to tylko jako przypomnienie. I tak jak wspominałam wcześniej, właśnie w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach, jeżeli właśnie byłaby to przykładowa właśnie wystawa czy sprzedaż, można też w niewielkim zakresie wykorzystywać utwory. I no, patrząc na czas, czyli zegar, chyba już powinnam kończyć, dlatego może nie będę tutaj szczegółowo omawiała jeszcze jednego rozwiązania, jakie jest przewidziane na gruncie przepisów prawa autorskiego, zwłaszcza, że ten temat z uwagi na konstrukcję przepisów, jaki w tej chwili obowiązuje, jest wpisany do ustawy, no budzi pewne zastrzeżenia w kontekście również wyroku Trybunału Sprawiedliwości co do poprawności właśnie wprowadzenia tych przepisów w zakresie konieczności podejmowania określonych działań przez podmioty uprawnione co do właśnie, no, można powiedzieć, sprawdzania, czy ich utwory zostały wpisane na listę utworów niedostępnych w handlu. To raz, dwa, konieczności wniesienia sprzeciwu co do eksploatacji utworów, co do w zakresie zwielokrotniania, czy też ich udostępniania w internecie. Więc to są działania, które zasadniczo no, nie są właśnie przewidziane przez inne regulacje prawne, już począwszy od konwencji berneńskiej, dlatego aktualne przepisy obowiązują
wprowadzone, one są, można powiedzieć, w zawieszeniu, tak, wprowadzone do polskiej ustawy, właśnie nie odpowiadają zasadniczo wymogom wynikającym chociażby z konwencji berneńskiej. I tak powiedziałam, właśnie budzą zastrzeżenia. Dlatego, co owszem, przepisy są wprowadzone, natomiast no, nie są stosowane również ze względu na to, że nie została wybrana odpowiednia organizacja zbiorowego zarządzania. A że ten temat będzie właśnie jeszcze rozwijany już z perspektywy projektu zmian, więc tutaj pozwolę sobie zakończyć w tym miejscu i dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo pani doktor za przedstawienie aktualnego stanu prawnego i poproszę pana doktora Tymoteusza Barańskiego o przedstawienie no, pewnych wyzwań, tak, przed którymi jesteśmy i proszę bardzo, oddaję panu głos. Bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim chciałbym też bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie. Czuję się zaszczycony i bardzo się cieszę, że takie spotkanie ma miejsce, bo mam takie poczucie ogromnego niedosytu dyskusji o kwestiach własności intelektualnej w kontekście właśnie sektora GLAM, w kontekście instytucji dziedzictwa kulturowego, dla których funkcjonowania to jest jeden z takich obszarów kluczowych. Więc strasznie się cieszę, ale nie będę już na ten temat przynudzał, tylko przejdę do rzeczy. Proszę państwa, jeżeli mamy się zastanowić nad tym, czy implementacja dyrektywy DSM wspiera misję sektora GLAM, to musimy się tak naprawdę zastanowić najpierw, jakie są cechy dobrej regulacji w tym obszarze, a te cechy dobrej regulacji wynikają tak naprawdę z cech samego sektora, o których częściowo już tutaj moi przedmówcy mówili. Proszę państwa, moim zdaniem taką podstawową cechą tego sektora jest niski apetyt na ryzyko prawne. Apetyt na ryzyko to jest takie sformułowanie, które niezbyt jest szczęśliwe, ale ono się już niestety z tak zwanej nauki o zarządzaniu ryzykiem rozpełzło po innych obszarach, ale pomimo swojej takiej niezręczności jest w nim dużo trafności. Tak naprawdę chodzi o to, że są pewne kategorie podmiotów, które są po prostu niechętne do tego, żeby angażować się w jakiekolwiek działania, które dla nich takie ryzyko prawne generują. I w odniesieniu do sektora GLAM to jest poniekąd oczywiste. To wynika przede wszystkim z jego tej drugiej cechy, którą tutaj państwu chciałem pokazać, to znaczy z jego wiecznego niedoinwestowania, ograniczeń budżetowych. No, żeby się podejmować jakieś ryzyko prawne, sądzić się z kimś, narażać się na ryzyko jakichś roszczeń, trzeba mieć środki na litygację, trzeba mieć środki na koszty obsługi prawnej, na koszty przegranego procesu. Więc jeżeli sektor jest niedoinwestowany, to siłą rzeczy no, trzeba go określić jako taki risk averse, to znaczy będzie unikał takich sposobów udostępniania tego, co ma w swoich zasobach, które na ryzyko w mniejszym lub większym stopniu będą go narażać, a jeśli będzie miał do wyboru kilka sposobów eksploatacji albo będzie wybierał, co udostępniać, czy co eksploatować, to zawsze będzie wybierał te części swoich zasobów, czy te materiały ze swoich zasobów, które go na ryzyko nie narażają. Innym powodem tego niskiego apetytu jest taka swoiście pojmowana zasada legalizmu i to jest zasada, która dotyczy oczywiście organów władzy publicznej, ona ma zakotwiczenie konstytucyjne, jest też oczywiście statuowana w procedurze administracyjnej, natomiast zwłaszcza publiczne podmioty tego sektora, czyli państwowe i samorządowe instytucje kultury często mają takie rozumowanie, że no są częścią jakby tego właśnie sektora publicznego i w jakimś sensie ta zasada legalizmu, z której wynika, że można działać wyłącznie w granicach i na podstawie prawa, robić tylko to, co prawo wprost dozwala, w odróżnieniu od podmiotów prywatnych, które mogą robić wszystko, czego im prawo nie zabrania,
stosuje się także do nich. No i oczywiście taką cechą bardzo charakterystyczną, która wyznacza te potrzeby regulacyjne sektora instytucji dziedzictwa kulturowego, jest to, że one dysponują masowymi zasobami, nieporównywalnymi tak naprawdę z jakimikolwiek innymi podmiotami, które powiedzmy funkcjonują na rynku kultury. I pomimo tak naprawdę, jeśli chodzi o Polskę, ogromnych zniszczeń, których ten sektor doznał w czasie II wojny światowej, no to w dalszym ciągu te zasoby są ogromne. I z tych trzech cech sektora GLAM moim zdaniem wynikają tak naprawdę postulaty odnośnie dobrej regulacji. Z punktu widzenia tych postulatów trzeba by spróbować ocenić ten projekt, który ma wdrażać dyrektywę DSM. Z niskiego apetytu na ryzyko prawne no, wynika potrzeba przejrzystych, jednoznacznych przepisów, które są mało sformalizowane, które nie generują skomplikowanych procedur, które nie odwołują się do, nie operują za bardzo tam, gdzie nie trzeba, klauzulami generalnymi, które potrafią być tak wysłowione, żeby osoby, które podejmują w ramach tych podmiotów decyzje o określonych sposobach eksploatacji zbiorów, były w stanie z grubsza ocenić, czy to jest dopuszczalne, czy nie. Z kolei to niedoinwestowanie sektora powoduje, że potrzeba jest regulacji, która minimalizuje koszty, to znaczy takiej, która umożliwia czy promuje rozwiązania albo bezkosztowe, albo niskokosztowe. No, tytułem przykładu, no, oczywiście w obszarze eksploatacji zbiorów najmniej kosztownym rozwiązaniem jest eksploatacja tego, co jest w domenie publicznej, bo nikomu za nic nie trzeba tutaj płacić. Innym przykładem jest dozwolony użytek, prawda? No bo tutaj też działa się w oparciu o licencję ustawową, która nie generuje dla tych podmiotów kosztów. Więc taki postulat by wynikał z tej cechy smutnej, jaką są zbyt niskie cały czas nakłady na sektor GLAM. Natomiast ta masowość zasobów powoduje, że pożądane są takie rozwiązania, które z jednej strony umożliwiają udostępnianie czy eksploatację, czy rozpowszechnianie jak największej części tego, co te podmioty w swoich zasobach mają, ale też takiej regulacji, która umożliwia poniekąd zbiorczą kwalifikację zbiorów pod kątem możliwości ich eksploatacji. Czyli to nie jest tak, że z punktu widzenia procesów masowej digitalizacji, że ktoś się będzie pochylał nad jedną książką, bo to nie ma sensu, to jest strata czasu. Tutaj chodzi o rozwiązania, które umożliwiają ocenę masową całych partii zbiorów na tyle, na ile w granicach dopuszczalnego ryzyka prawnego jest to możliwe. I teraz, proszę Państwa, przechodząc do samej dyrektywy i tego, jak ona ma być wdrożona. No, ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym chyba nikogo nie zadowoliła specjalnie, poza wydawcami prasy, którzy dostali swoje prawo pokrewne nowe. Narzekają chyba na nią wszyscy uczestnicy, powiedzmy, czy wszyscy aktorzy tej gry, powiedzmy, rynku własności intelektualnej. Na pewno jest też jakimś rozczarowaniem z punktu widzenia sektora GLAM, ponieważ pomimo tego, że bardzo dużo mówiono właśnie o tym, że teraz już trzeba odejść od tej monopolistycznej koncepcji własności intelektualnej, to o czym pani profesor mówiła, że trzeba również ten aspekt publiczny własności intelektualnej w jakimś sensie uczynić przedmiotem szerszego unormowania, no to ostatecznie, jeżeli się przyjrzeć, co ta dyrektywa wnosi, zwłaszcza z polskiej perspektywy, no to ja bym powiedział, że poza utworami niedostępnymi w handlu i możliwością ich eksploatacji, z którą zobaczymy, jak będzie, i poza text and data mining, czyli takim nowatorskim parę lat temu, a dzisiaj już trochę mniej, bo teraz nowatorska jest AI, rozwiązaniem niewiele. Z punktu widzenia, powiedzmy, sektora GLAM, no to oczywiście najważniejsze są trzy kwestie, których dyrektywa dotyczy, to znaczy dozwolony użytek w celu zachowania zbiorów, korzystanie z utworów niedostępnych, tak jak dyrektywa to nazywa, w obrocie handlowym, a w projekcie jest mowa o tym, że
w handlu, no i oczywiście eksploracja tekstów i danych, czyli TDM. I teraz, ponieważ dyrektywa nikomu się w sumie nie podobała, część krajów głosowała przeciwko jej uchwaleniu, w tym my także, część państw członkowskich również zaskarżyła niektóre jej przepisy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym my, no i ostatecznie ona ma taki kształt, jaki ma, no to z tego projektu ministerialnego, który Państwo możecie znaleźć na stronach Rządowego Centrum Legislacji, to wynika, że projektodawca przyjął taką optykę implementacji minimum. Tak? To znaczy niewiele się właściwie zmienia. Tutaj to będą kosmetyczne zmiany. Robimy tyle, ile musimy, żeby dostosować naszą ustawę autorską do wymogów dyrektywy i właściwie nic więcej. To podejście jest w jakimś sensie zrozumiałe i ja bym go tak omawnie krytykował, dlatego że rzeczywiście dyrektywa nie wprowadza jakiejś strasznej rewolucji. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli przyjrzeć się temu projektowi, co będę chciał Państwu pokazać na kolejnych tutaj slajdach, można mieć takie refleksje, że po pierwsze pewnym rozwiązaniem można się było przyjrzeć może troszeczkę uważniej i spróbować je wdrożyć lepiej. Po drugie, to, że dyrektywa spowodowała konieczność ingerencji w dozwolony użytek instytucji dziedzictwa kulturowego, mogło być takim pretekstem dobrym do tego, żeby troszeczkę uporządkować w ogóle kwestie związane z tą postacią dozwolonego użytku i tego mi zabrakło. I po trzecie, wydaje się, że to podejście, implementacja minimum spowodowało też takie podejście w konsekwencji implementacji zachowawczej, strasznie takiej konserwatywnej, które nie wiem, czy do końca jest uzasadnione, ponieważ to też mam nadzieję, że zdążę, że uda mi się Państwu pokazać. Są takie obszary w dyrektywie, które przy nieco bardziej rozszerzającej wykładni, być może kontrowersyjnej, pozwalałyby moim zdaniem poszerzyć pole działania sektora GLAM, Instytucji Dziedzictwa Kulturowego. I szkoda, że projektodawca nie zdecydował się na to, bo nawet jeżeli by to narażało nas na kurs kolizyjny z Komisją, czy narażałoby nas na ryzyko litygacji przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej na tym tle, to przecież nie jest to nic złego. Państwa członkowskie się wspierają, prowadzą postępowania przed Trybunałem, a to jest akurat taki obszar, w którym moim zdaniem można było to ryzyko właśnie podjąć, bo państwo w odróżnieniu od Instytucji Dziedzictwa Kulturowego ma dosyć wysoki apetyt na ryzyko prawne i to też nie jest nic złego. Tutaj pokazuję Państwu ten podstawowy przepis dyrektywy, który dotyczy dozwolonego użytku w zakresie zachowania zbiorów i umożliwia ich zwielokrotnianie. Tutaj no to jest właśnie ten troszeczkę zawód dla sektora, no bo to jest przepis, który właściwie powtarza to, co było w dyrektywie InfoSoc jako fakultatywną postać dozwolonego użytku, tym razem czyni w niej obligatoryjną i można się spotkać z takimi poglądami, że to jest odejście Unii Europejskiej od tej zasady, że właśnie zasadą jest monopol autorski, a dozwolony użytek to jest wyjątek i to jest jakaś taka wielka zmiana. Moim zdaniem nie jest. Po prostu ta postać dozwolonego użytku została uczyniona obligatoryjną, a u nas ona właściwie już była. Tak mówi w uzasadnieniu projektodawca i w zasadzie to jest prawda. Istotnym jest, że tutaj przesądził prawodawca unijny, że to dotyczy wszelkich utworów. I to warto zapamiętać, bo to do tego chciałbym wrócić. No i teraz co z tym fantem zrobił nasz projektodawca? No zaingerował w treść artykułu 28 ust. 1 punkt 2 ustawy, która dotyczy właśnie autorskiej, która dotyczy tego dozwolonego użytku w zakresie zwielokrotnień, wpisując tam dwa pojęcia z dyrektywy.
że mogą instytucje dziedzictwa kulturowego na stałe, bo tak jest w dyrektywie w artykule 6, zwielokrotniać, znaczy utwór znajdujący się na stałe w zbiorach i niezależnie od formatu lub nośnika. No i to jest ta kosmetyka, którą projektodawca tutaj proponuje. Natomiast tutaj właśnie wydaje mi się, że troszeczkę zabrakło pewnego namysłu, bo ten przepis dyrektywy mówi o utworach i innych przedmiotach praw wyłącznych, które znajdują się na stałe w ich zbiorach, czyli are held permanently in collections, prawda? Motyw 29 dyrektywy mówi o tym, że to nie musi być tytuł własności. To może być coś innego, to może być posiadanie oparte na jakimkolwiek innym tytule prawnym, w stosunkach obligacyjnych, no a w ogóle w odniesieniu do materiałów, które są born digital, no trudno mówić o własności jako takiej, bo własność jest prawem rzeczowym, prawda? No a u nas, jeżeli już projektodawca zdecydował się zaingerować w treść tego przepisu, to ja zachodzę w głowę, dlaczego zostawił to sformułowanie o własnych zbiorach. I oczywiście teraz można argumentować, że no okej, to jest kwestia wykładni prounijnej, że w sumie trzeba będzie ten przepis czytać w zgodzie z dyrektywą, że to nie musi być własność, bo dyrektywa tak mówi. Ale pamiętajmy o tym, że instytucje sektora GLAM są risk averse, mają niski apetyt na ryzyko prawne i może to spowodować taką interpretację, w której ktoś powie, że nie będzie czegoś udostępniał, co mógłby udostępnić w oparciu o tę postać dozwolonego użytku, dlatego że to nie jest przedmiot własności danego podmiotu, który należy do tutaj sektora. I co jest, proszę Państwa, interesujące, to implementując przepisy o utworach niedostępnych w obrocie handlowym, które odwołują się dokładnie do tego samego pojęcia, czyli znajdowania się na stałe w zbiorach instytucji dziedzictwa kulturowego, to te przepisy zostały dokładnie tak ujęte, jak powinny. To znaczy, że nie odwołują się już do pojęcia własności, tylko po prostu do pojęcia, powiedzmy, pewnego stanu faktycznego, który powinien mieć, jak ten motyw nam wyjaśnia, jakąś tam podstawę prawną. Co więcej, w uzasadnieniu do projektu, w zakresie tej części i nowelizacji planowanej tego przepisu, powiada się też o posiadaniu, przytacza się ten przepis dyrektywy, nie pamiętam już, czy ten motyw też się przytacza, nie ma mowy o własności. Dlaczego się zdecydował projektodawca tą nieszczęsną własność pozostawić i stworzyć taką hybrydę tak naprawdę brzmienia dotychczasowego, które stanowiło implementację dyrektywy InfoSoc i brzmienia, które wynika z artykułu 6 dyrektywy DSM, trudno jest zrozumieć i to jest właśnie taki niuans, który w praktyce może potem rzutować na możliwości faktyczne sektora GLAM. Tak, to już Państwu pokazywałem. Potem jest nieszczęsny wyrok Darmstadt i nieszczęsny test trójstopniowy. Proszę Państwa, wyrok w sprawie Darmstadt to był taki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie powiedział Trybunał dwie rzeczy dobre, nie, znaczy, przepraszam, jedną rzecz dobrą, a dwie rzeczy niedobre, bo po pierwsze powiedział, że biblioteki nie mogą digitalizować całości zbiorów w oparciu o dyrektywę InfoSoc. I to jest oczywiście dla sektora bardzo niedobre. Po drugie powiedział, analizując niemiecką ustawę, że takie rozwiązanie, gdzie się ogranicza możliwość użyczeń, jeżeli się coś pokazuje na terminalach, to jest rozwiązanie, które spełnia kryteria testu trójstopniowego. No i to też nie, moim zdaniem nie jest zbyt dobre. Ale powiedział też jedną dobrą rzecz, to znaczy, że jeżeli chodzi o tę postać dozwolonego użytku, która polega na możliwości udostępnienia na terminalach, to pomimo tego, że dyrektywa InfoSoc nie przewidywała zwielokrotnie w tym celu, to Trybunał, odwołując się do takiego pojęcia effet util, powiedział, że no może i nie przewiduje, ale jak te instytucje mają coś pokazać na terminalach, jak nie mogą tego zwielokrotnić? No i powiedział, że z samego uprawnienia do publicznego udostępnienia na terminalach wynika możliwość zwielokrotnienia, chociaż dyrektywa InfoSoc tego wprost nie przewiduje. I nowelizując ustawę autorską w 2015, przenieśliśmy de facto do artykułu 28 ust. 2 to rozwiązanie, które Trybunał niemiecki, które Trybunał ocenił jako takie zgodne z testem trójstopniowym. Moim zdaniem, proszę Państwa,
nie wiem, zachowując jakieś minimum dekorum takiego naukowego i rygoryzmu wypowiedzi, no powiedziałbym, że to jest aberracja kompletna. Nie rozumiem, dlaczego ten przepis został w ogóle transponowany do naszej ustawy autorskiej. On sprawia straszne problemy w praktyce. No, powód jest oparty na kompletnym pomieszaniu pojęć i w ogóle jest sprzeczny z samą ideą tej licencji, która umożliwia udostępnianie zbiorów na terminalach, no bo tworzy pewną fikcję, że postać cyfrowa czy obiekt cyfrowy, to jest właściwie to samo, co egzemplarz. No to jest taki jakiś, proszę Państwa, nie wiem, historycyzm, jakiś redukcjonizm, wprowadzanie tych nowych form eksploatacji twórczości do tej siatki pojęć, która jest tak już tak naprawdę zdezaktualizowana, że nie wiadomo było, nie wiadomo, czemu to ma służyć i sprawia to problemy w praktyce. A Trybunał nie powiedział, że tylko takie rozwiązanie jest zgodne z testem trójstopniowym. Powiedział, że to jest zgodne, ale nie wypowiadał się w tym orzeczeniu co do tego, czy tylko takie ograniczenie na zasadzie tego wyjątku jest celowe i spełnia te kryteria. Wobec tego moim zdaniem można by było rozważyć przy okazji porządkowania w ogóle sprawy tych licencji, skoro już i tak musimy robić tą kosmetyczną, jak powiada projektodawca, zmianę w obrębie artykułu 28, po co tak naprawdę to zostawiać? Czy nie warto byłoby pomyśleć nad uchyleniem tego przepisu, bo on naprawdę blokuje możliwości digitalizacyjne sektora instytucji dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza bibliotek, a może trzeba by było pomyśleć nad jakąś inną formułą takiego ograniczenia, żeby test trójstopniowy, który oczywiście obowiązuje i obowiązuje też na gruncie dyrektywy DSM, był tutaj zrealizowany. Kolejna kwestia to jest wzajemna, proszę Państwa, relacja między tymi licencjami. Trybunał Sprawiedliwości powiedział, że w wyroku Darmstadt, no i to jest dobre, że można zwielokrotnić, żeby udostępniać na terminalach, prawda? No i jeżeli znowuż ingerujemy w ten przepis, to czy nie warto by było uzupełnić tego katalogu dopuszczalnych podstaw zwielokrotnienia, skoro one i tak mają teraz charakter hybrydowy, no bo w zakresie, w celu zachowania wynika z dyrektywy DSM, a tamte pozostałe przesłanki z dyrektywy InfoSoc, i uzupełnić to o cel, jakim jest właśnie udostępnianie za pośrednictwem terminali, tak żeby nie było wątpliwości, że to jest dopuszczalne, że to jest czytelne wtedy też dla podmiotów sektora, które jak się wczytać w ten przepis, no to tak naprawdę przecież to nie wynika z jego treści w żadnym razie. Dopiero właśnie wykładnia, której tutaj dokonał Trybunał, taką możliwość dała. Być może warto byłoby pomyśleć nad uzewnętrznieniem czy daniem wyrazu normatywnego tej możliwości w samej treści przepisu. No i oprócz tego jest jeszcze kwestia tego nieszczęsnego zwielokrotnienia w celu uzupełnienia zbioru. Proszę Państwa, jeżeli przepis artykułu 28 ust. 1 punkt 1 mówi, że instytucje dziedzictwa kulturowego mogą zwielokrotniać utwory w celu uzupełnienia zbiorów. A ustęp 2 mówi, że to zwielokrotnienie nie może prowadzić do zwiększenia liczby egzemplarzy utworów użyczanych na podstawie punktu 1 albo udostępnianych na terminalach na podstawie punktu 3. To jeżeli ktoś będzie w stanie mi wytłumaczyć, jak uzgodnić treść tych dwóch przepisów i czemu ma służyć zwielokrotnienie w celu uzupełnienia zbiorów? Co ta instytucja dziedzictwa kulturowego z tymi uzupełnionymi zbiorami w ten sposób ma zrobić, skoro nic nie może zrobić? No to ja się na taką wykładnię bardzo, bardzo czekam, bo mi nic konstruktywnego tutaj w tym względzie nie przychodzi do głowy. I już, proszę Państwa, kończąc kwestię tego dozwolonego użytku, chcę zwrócić uwagę Państwa jeszcze na jedną rzecz. Dyrektywa w swoich motywach pozwala na, czy przesądza właściwie o tym, że te zwielokrotnienia mogą być powierzane osobom trzecim. To jest bardzo ważne, dlatego że, jak już wiemy i to jest oczywiste dla wszystkich, instytucje dziedzictwa kulturowego są niedoinwestowane, nie mają często środków, nie mają zaplecza technicznego, żeby prowadzić masowe procesy digitalizacji. Oczywiście, jeżeli mówimy o
dużych, narodowych instytucjach kultury, no to to jest troszeczkę inny wypadek, ale przecież tych instytucji jest bardzo dużo. Dlaczego to jest istotne? Właśnie dlatego, że one są niechętne do podejmowania ryzyka prawnego. Wiemy, że jest ten test trójstopniowy. Z testu trójstopniowego wynika, jak się powszechnie przyjmuje w doktrynie prawa autorskiego, postulat zawężającej wykładni przepisów o dozwolonym użytku. No i rzeczywiście to jest coś, co mogę Państwu powiedzieć z praktyki własnej. Instytucje dziedzictwa kulturowego często się zastanawiały, czy określone czynności, które mają charakter aktów eksploatacji utworów albo innych, powiedzmy, przedmiotów praw własności intelektualnej, jeżeli na podstawie upoważnienia ustawowego o charakterze dozwolonego użytku, licencji ustawowej, mogą coś robić, to czy to znaczy, że muszą to robić własnymi siłami, czy mogą to zlecić? Bo jednak, jeżeli się to interpretuje zawężająco, to czynność eksploatacji, która jest przedmiotem dozwolenia w takim przepisie, no jest przedmiotem dozwolenia należy tego podmiotu, który jest tego przepisu adresatem, prawda? I tutaj akurat bardzo dobrze, że dyrektywa DSM no, jakby rozszerzyła. To bardzo przytomnie ustawodawca unijny powiedział, że no przecież te instytucje muszą móc, nie dysponując zapleczem technologicznym, komuś to powierzać, prawda? Natomiast to nie znalazło wyrazu niestety w tym projekcie, a szkoda, bo gdyby ten artykuł 28 ust. 1 punkt 2 zmieniono troszeczkę w ten sposób, że te podmioty w nim wymienione, czyli sektor GLAM, instytucje dziedzictwa kulturowego i sektora nauki mogą zwielokrotniać utwory albo zlecać ich zwielokrotnienie, to już by było dużo bardziej czytelne dla podstawowej grupy odbiorców tego przepisu. Czyli proszę Państwa, okej, kosmetyczne zmiany w obszarze tej postaci dozwolonego użytku, ta logika jest czytelna, jest zrozumiała, bo on był, ale moim zdaniem można było się bardziej troszeczkę postarać, można było to zrobić lepiej. I czym prędzej, proszę Państwa, przychodzę do korzystania z utworów niedostępnych w handlu. To jest znowuż instytucja, proszę Państwa, która ma teoretycznie ratować utwory osierocone, bo instytucja utworów osieroconych średnio działa, niestety, prawda? To wiemy. Ja wiem, że na pewno średnio działa w Polsce i wydaje mi się też, że średnio działa w innych krajach Unii, ponieważ jest strasznie przeregulowana, narzuca konieczność tworzenia, przeprowadzenia dosyć skomplikowanej procedury starannego poszukiwania. I znowu to jest taka instytucja, która nie jest dostosowana do tego aspektu sektora GLAM, jakim jest masowość zbiorów. To znaczy tu chodzi o to, żeby móc ocenić, czy ktoś może zdigitalizować kilka tysięcy, kilkaset tysięcy obiektów, a nie prowadzić skomplikowaną procedurę starannego poszukiwania w odniesieniu do jednego utworu. Bo mając do wyboru koszt starannego poszukiwania dla jednego utworu i 100 utworów z domeny publicznej, wiadomo, że będzie się w pierwszej kolejności digitalizować te drugie. 5 minut. Och, już, to już. Przepraszam pani doktor, już będę naprawdę się streszczał. To miało ratować instytucję utworów osieroconych i wprowadzono taki mechanizm dwustopniowy, tak, że w pierwszej kolejności ma być możliwe korzystanie z utworów niedostępnych w handlu przez organizację zbiorowego zarządzania na podstawie licencji, czyli mają zawierać umowy licencyjne z instytucjami dziedzictwa kulturowego i na tej podstawie można korzystać. Tu jest taki schemat na tym slajdzie, który to mniej więcej obrazuje, że jeżeli dany utwór albo przedmiot innych praw wyłącznych jest na stałe w zbiorach danej instytucji, no to jeżeli jest instytucja OZZ reprezentatywna, czyli organizacja zbiorowego zarządzania, tak, i się zawrze umowę licencyjną, tak, no to można udostępniać online. Jeżeli nie ma organizacji reprezentatywnej, ale tutaj to jest ten niuans, o którym jeszcze mam nadzieję, że zdążę powiedzieć, no to można udostępnić na zasadzie dozwolonego użytku. No i tu jest w projekcie, to jest zaimplementowane i stała procedura wpisywania instytucji dziedzictwa kulturowego, organizacji zbiorowego zarządzania, rejestracji na portalu, rejestracji utworów na portalu.
U nas w ustawie to było, o czym pani dyrektor jest właściwie, o czym pani dyrektor, pani doktor, przepraszam, wspomniała. Natomiast nie działa, no nie działa ze względu na wyrok Trybunału w sprawie Sulie, gdzie powiedział Trybunał, że jak nie ma mechanizmu opt-out, to no to, to nie może, nie można korzystać z utworów niedostępnych w obrocie handlowym. No i teraz to wdrożenie w zasadzie, ten pomysł na wdrożenie jest w zasadzie poprawny. Natomiast czego moim zdaniem brakuje? Pierwsze pytanie, a co jeżeli utwór jest w zbiorach Instytucji Dziedzictwa Kulturowego, jest reprezentatywna organizacja zbiorowego zarządzania, a powie nie? Przecież jest zasada swobody umów, tak? Może kontraktować organizacja zbiorowego zarządzania z instytucją, ale nie musi. W projekcie nie ma żadnego mechanizmu, który nie, może nie tyle by przymuszał, tak? No bo może nie o to chodzi, ale jakoś motywował, promował zawieranie takich umów. Po drugie, dyrektywa nie przesądziła, kto przy tym mechanizmie licencyjnym ma realizować to, co się nazywa starannym działaniem w dobrej wierze, żeby ustalić, czy utwór jest rzeczywiście niedostępny w handlu. I dyrektywa przewidziała, że państwa członkowskie mogą to określić. Tutaj w projekcie się nie zdecydowano na określenie tego i wydaje się, że to jest niekoniecznie korzystne rozwiązanie, bo każdy jest oportunistą i organizacje zbiorowego zarządzania, jeżeli to nie będzie przesądzone, że one mają prowadzić staranne działania, będą to przerzucać na instytucje. Jeżeli będą to przerzucać na instytucje, to, no to instytucje też nie będą tym zainteresowane. No a kto z drugiej strony korzysta, jeżeli są to licencje odpłatne? No organizacja, tak? Więc minuta. I jeszcze jedna kwestia, to znaczy rozkład odpowiedzialności. Jest to już tylko hasłowo rzucam. Taka możliwość przewidziana w dyrektywie, żeby w tym mechanizmie licencyjnym doregulować kwestię odpowiedzialności za nieprawidłowe udzielenie tej licencji i wydaje mi się, że to mogłoby być coś, czego projektodawca mógł skorzystać. I dosłownie o jednej rzeczy, ostatniej, pani doktor, przepraszam, pół minuty, ale to jest ważne i ja już nie będę państwu mówił o text and data mining, ale to chyba nie będzie wielka tutaj strata, bo to jest najmniej moim zdaniem wbrew pozorom ciekawy temat, jeśli chodzi o tą implementację. Proszę państwa, w dyrektywie, w przepisie jest powiedziane w artykule 8 ust. 2, że tylko wtedy można korzystać z utworów niedostępnych w handlu na zasadzie dozwolonego użytku, jeśli nie ma organizacji reprezentatywnej zbiorowego zarządzania. Ale jeżeli sięgnie się do odnośnych motywów dyrektywy, to wcale już nie jest takie jednoznaczne, bo tam się mówi o niedostępności licencji, mówi się o trudnościach, wyłącza się wprawdzie sytuację, kiedy strony się nie porozumieją co do warunków licencji, dlatego taki pogląd jest w doktrynie wyrażony, moim zdaniem za bardzo kontrowersyjny, że również i nie brak porozumienia, brak konsensu to uzasadnia, ale mogą być sytuacje, w której tak naprawdę organizacja zbiorowego zarządzania powie nie po prostu, tak, z jakiegoś powodu, nie chce udzielić licencji. Nie, że nie ma organizacji zbiorowego zarządzania, tylko powie nie. I tutaj jest pewien rzeczywiście taki rozdźwięk między tekstem przepisu a motywami dyrektywy. I tu żałuję chyba jakby najbardziej, że w tym projekcie, o którym mówię, jednak projektodawca zdecydował się na takie bardzo jeden do jednego przeniesienie treści przepisu i nie skorzystał z tej możliwości poszerzenia tak naprawdę sfery działania sektora, jaka by wynikała z szerszego ujęcia tej przesłanki dozwolonego użytku. Przepraszam, przedłużyłem, rozgadałem się, mam tendencję do wodolejstwa. Przepraszam państwa. Myśmy gościnni w Krakowie, więc nie chcieliśmy bardzo przerywać, ale w tym momencie już muszę, przepraszam, oddać, by ta gościnność była równomiernie bardzo rozłożona dziękuję. I żeby... Tak. Bardzo dziękujemy za inspirujące, myślę, że i do dyskusji wystąpienie, ale chyba wszyscy czekamy z niecierpliwością na wypowiedź praktyka wybitnego z dużym doświadczeniem, więc pani dyrektor Katarzyna Ślaska i bardzo prosimy. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tej dyskusji. Tak jak powiedziała pani doktor, moim zadaniem jest odniesienie się do tego, co powiedzieli przedmówcy. Ale muszę powiedzieć z wielką satysfakcją, że pan mecenas Tymoteusz Barański na wiele
powiedział tak, jakby powiedziało wielu bibliotekarzy. Ja wiem, że on ma bardzo długie doświadczenie we współpracy z sektorem bibliotecznym, dlatego bardzo wiele rzeczy, które wybrzmiały w jego wypowiedzi, mogłyby wybrzmieć w mojej, więc pozwolę sobie tych fragmentów nie powtarzać. Natomiast chciałabym powiedzieć z dwóch perspektyw, chciałabym się przyjrzeć prawu autorskiemu obowiązującemu w Polsce. Pierwsza perspektywa jest taka, czy to, co mamy w tej chwili, bądź to, co jest przewidziane w najbliższej nowelizacji ustawy autorskiej, jest satysfakcjonujące dla bibliotek i ich użytkowników. A drugi temat to jest to, co pan mecenas nazwał niskim apetytem na ryzyko prawne. Cudowne określenie, oznaczające zwyczajnie obawę przed komplikacjami prawnymi, obawę przed kontaktem z organizacjami zbiorowego zarządzania czy właścicielami praw autorskich, którzy przychodzą, straszą sądem i wtedy biblioteki, nie mające bardzo często stosownego aparatu prawnego, wpadają w panikę. Zacznijmy od pierwszego pytania. Czy to, co nam proponuje wdrożenie dyrektywy DSM, jest wystarczające w dzisiejszym świecie Anno Domini 2023? Myślę, że każdy bibliotekarz, tudzież przedstawiciel innych, całego sektora dziedzictwa kulturowego, powie, że nie. Dlatego, że te komplikacje, o których wspominał pan mecenas, czyli chaos prawny związany z możliwością udostępniania na terminalach bądź nieudostępniania, zwielokrotniania, niezwielokrotniania, powoduje, że bardzo idziemy w domenę publiczną, czy w licencje niewyłączne zawierane z właścicielami autorskich praw majątkowych. Natomiast te rzeczy, które są potrzebne, ja chciałabym tu mówić przede wszystkim w imieniu bibliotek akademickich, które są potrzebne w procesie kształcenia dydaktycznego, akademickiego, publikacje naukowe, niskonakładowe, publikacje, które w ogóle nie mają formy papierowej, ukazują się wyłącznie w postaci cyfrowej. Ich możliwości udostępniania w obliczu istniejących przepisów prawnych są bardzo skromne, niewystarczające. Mało tego, pan mecenas i pani doktor wspominali o dozwolonym użytku. Bardzo chciałabym, żeby gdzieś w polskiej przestrzeni pojawiła się jasna i klarowna definicja, co to znaczy fragment tekstu. Co to znaczy krótki utwór, który może być publikowany bez konsekwencji prawnych? Jak krótki ma być krótki utwór i co to znaczy fragment? Wiem, że w ustawodawca niemiecki, w implementacji dyrektywy DSM bardzo dokładnie określił, ile procent utworu to jest ten fragment, który można bezkarnie opublikować bez narażania się na konsekwencje. Tego typu, mało tego, w dyrektywie pojawia się również tam w tych fragmentach dotyczących użytku edukacyjnego, czyli to, co jest możliwe przy e-learningu, tak popularnym w czasie pandemii, który do dzisiaj świetnie funkcjonuje, że udostępnianie ma się odbywać na odpowiedzialność instytucji edukacyjnej. No ja chciałabym zobaczyć bibliotekę, która weźmie na siebie odpowiedzialność i powie, dobra, proszę bardzo, dajemy to. To jest właśnie niski apetyt na ryzyko prawne. I to są rzeczy, których mi naprawdę głęboko brakuje. Brakuje więc zachowawcze podejście ustawodawcy, będzie skutkowało tym, o czym wspominał pan dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej dzisiaj tutaj w czasie rozpoczęcia. Nasze ustawodawstwo jest, jeżeli chodzi o prawo autorskie, jest już w tej chwili znakomicie, jest przynajmniej o kilka lat spóźnione w stosunku do tego, co jest dostępne na rynku i jaka jest nasza sytuacja technologiczna w dzisiejszym świecie. Pan wspominał jeszcze o text and data mining. Ja na krótką chwilę chciałabym do tego wrócić. Ja jestem bardzo zadowolona, że ten temat wypłynął i że prawdopodobnie będzie uwzględniony w nowelizacji prawa autorskiego. Zdecydowanie jest. Ponieważ to jest
Jednym z zadań bibliotek jest przygotowywanie materiałów dla humanistyki cyfrowej. Text and data mining to jest wielka gałąź humanistyki cyfrowej, która mogła być realizowana do tej pory tylko i wyłącznie w odniesieniu do utworów z domeny publicznej. Bardzo się cieszę, że to wchodzi, ale to nie zaspokaja naszych apetytów, a przede wszystkim nie zaspokaja apetytów naszych użytkowników, którzy nas pytają, dlaczego nie mogą. I jeszcze jeżeli chodzi o kwestie związane z brakiem pewności, czyli tym niskim apetytem. Proszę Państwa, mamy tutaj sytuację taką, że większość bibliotek, muzeów, archiwów, bo tutaj można mówić w imieniu całego sektora instytucji publicznych, rzeczywiście robi mniej niż by mogła, ponieważ brakuje jasnych wykładni. Jeżeli chodzi na przykład o zawieranie umów licencyjnych, nie ma takich wzorów, które mogłyby być sensownie wykorzystywane przez wiele instytucji. Każdy coś tam rzeźbi, buduje sam. I to też prowadzi do frustracji, stresów i bardzo często do rezygnacji z podejmowania działań w tym kierunku. Tak myślę, że jeżeli w perspektywie naprawdę najbliższych lat nie będzie sensownego, nie bardzo wysokokosztowego rozwiązania, które umożliwi wypożyczanie cyfrowe, wypożyczanie, bądź mówimy o rzeczach bądź skanowanych, bądź tych, które są od razu, są born digital, które w ogóle nie mają postaci papierowej. Myślę, że odbędzie się to z ogromną szkodą dla bibliotek i dla użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek akademickich i naukowych, ponieważ mówimy tutaj o publikacjach, które są w przypadku papierowych bardzo nisko nakładowe często. Jeżeli mamy kilkaset bibliotek, w których dana publikacja mogłaby być przydatna, a nakład takiej publikacji to jest 70 egzemplarzy i nie możemy go zwielokrotniać w obliczu istniejących przepisów prawa, no to w tym momencie sytuacja naszych użytkowników naprawdę jest nie do pozazdroszczenia. I proszę pamiętać o tym, co ja zawsze gdzieś tam w swojej głowie mam, że misją bibliotek jest udostępnianie informacji, jest dawanie dostępu do informacji każdemu, kto tej informacji potrzebuje i w każdy możliwy sposób. Wydaje mi się, że ten cały świat cyfrowy, w którym tkwimy już w tej chwili po uszy, bez bardziej elastycznych rozwiązań, bądź przynajmniej jednoznacznych wykładni tego, co nam wolno, a czego nam nie wolno, będzie światem, który będzie prowadził biblioteki w ślepą biblioteki czy inne instytucje kultury trochę w ślepą ulicę, w taką ulicę, gdzie będziemy robili mniej niż byśmy mogli. Jest jeszcze jeden temat, ale to już nie chcę otwierać puszki Pandory. Jest jeszcze jeden temat, który bardzo mi leży na sercu, a mianowicie archiwizacja internetu i dawanie dostępu do tego, co już w tej chwili w internecie nie jest dostępne, ale zostało zarchiwizowane. Ale to zostawmy, ponieważ to jest temat na zupełnie osobną, gigantyczną dyskusję, aczkolwiek wpisuje się znakomicie w kwestie, o których tutaj mówimy. Ja nie wiem, czy polski ustawodawca przewiduje w obecnym wdrożeniu możliwość do archiwizacji internetu przez instytucje publiczne? Chyba nie. Chyba w dalszym ciągu nie, prawda? Wielka szkoda. Ale to jest jak gdyby temat poboczny. Także bardzo dziękuję panu mecenasowi, że odrobił za mnie lekcję i większej rzeczy, które chciałam powiedzieć, powiedział, ponieważ rzeczywiście jesteśmy w sytuacji trochę rozdwojenia jaźni i bardzo mi zależy na tym, żeby bibliotekarze, archiwiści, muzealnicy zyskali pewność, żeby tak wyglądały, były tak jasne i oczywiste i potwierdzone interpretacje obowiązującego prawa, żebyśmy się mogli w tym świecie cyfrowym poruszać pewnie, bez obawy narażenia się na pozwy sądowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
mamy bardzo ograniczony, ale chyba mamy kilka minut, może kilkanaście na dyskusję, więc zapraszamy Państwa do zadawania pytań, odniesienia się do wypowiedzi panelistów. Jest pierwszy. Dziękujemy. Thank you. Is it on? Yes. My question. Bardzo dziękuję. Zastanawiam się, czy krajowe przepisy dotyczące prawa autorskiego, tak jak zostały wdrożone w Polsce, czy one się przecinają, a może są w konflikcie z innymi przepisami prawnymi, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe. Chodzi mi o tą nową ustawę o muzeach na przykład. Czy jest jakiś konflikt? Bo na przykład widzimy to we Włoszech w odniesieniu do artykułu 14. Czy są takie kwestie, jeżeli chodzi o ustawę o muzeach w Polsce? Tam chyba jest artykuł 9, który mówi o możliwości działalności biznesowej muzeum. Czy faktycznie mamy tutaj konflikt z tą ideą otwartej kultury, otwartego dostępu do kultury? Dobrze, przyjmę to pytanie. O ile dobrze rozumiem Pani pytanie, chodzi o to, czy jest jakiś konflikt, rozbieżność między przepisami prawa autorskiego a ustawami, które regulują inne aspekty sektora GLAM. Trudno mi tutaj znaleźć przykład czegoś takiego w obecnych przepisach, ale mieliśmy taki problem, jak został przez Panią opisany, ponieważ muzea, które miały rzeczy, które należały do domeny publicznej, były przekonane, że mogą udzielać licencji na reprodukcję tego, co wystawiały u siebie. Ale oczywiście, jeżeli coś jest w domenie publicznej, no to znaczy, że prawo autorskie wygasło lub nigdy nie istniało i wtedy można taką rzecz eksploatować. Jednakże było kilka takich muzeów, nie przypominam sobie, które konkretnie, ale one próbowały właśnie udzielać licencji na te reprodukcje dzieł, które posiadały. I wydaje mi się, że te kwestie zostały rozstrzygnięte przez sąd do spraw konkurencji, który ukarał te instytucje i powiedział, czy orzekł, że jest to całkowicie bezprawne. Obecna wersja ustawy o muzeach mówi o tym, że muzea mogą sprzedawać reprodukcje dzieł wystawianych w tych muzeach, jednak nie oznacza to i nigdy nie oznaczało, że mogą udzielać licencji na dzieła, które są w domenie publicznej. Mam nadzieję, że odpowiednio odpowiedziałem na Pani pytanie. Tak przynajmniej ja to postrzegam. Ja dodam, że te przepisy w ustawie o muzeach nie dają muzeum prawa. To nie jest to wyjątkowe ograniczenie. Jeden taki komentarz. Pan Czas mówił o tym, jak pogodzić ten możliwość uzupełnienia zbiorów z zakazem jakby zwiększania ilości. Natomiast z praktyki ja w zasadzie sprowadzałem to do tego, żeby zrobić kopię, która będzie udostępniana, oryginał idzie do szuflady, żeby się nie zniszczył, powiedzmy, i w ten sposób nie musimy kupować kolejnego egzemplarza, jeżeli zużyje się, że tak powiem, w wypożyczeniach, na przykład myśląc o książkach, tak? No to jest chyba jakieś jedyne rozwiązanie. Natomiast pytanie... A mogę tylko powiedzieć i tak samo w komentarzach jest to wyjaśniane. Bo po prostu odkładamy... Jest to może dziwne, ale...
da się jakąś logikę w tym znaleźć. Natomiast mam takie pytanie z praktyki bibliotek. Jakie rozwiązanie prawne prawidłowe jest dla katalogów online, gdzie mamy metadane, zwykle zdjęcie okładki i mniejsze biblioteki jeszcze kopiują na przykład teksty z ostatniej strony, żeby na przykład recenzje, tak? To, ale powiedzmy, że nawet nie ma tych recenzji, tylko mamy same metadane i zdjęcie okładki. Chyba, że wszyscy chcą się wypowiedzieć, tak. Znaczy tak, to ja może z perspektywy praktyki, powiedzmy też takiej prawnej sensu stricto. Problem okładek pojawia się i wraca jak bumerang, bo biblioteki chcą pokazywać okładki, bo to jest fajne i ludzie chcą zobaczyć okładki. I różne podmioty pokazują też o charakterze przynależnym do sektora glam za granicą, pokazują okładki. Tylko że tam, gdzie mamy do czynienia ze sferą anglojęzyczną i z tym, co jest anglosaskim copyright, w odróżnieniu od naszych praw autorskich, wytworzyła się taka doktryna, która mniej więcej sprowadza się do tego, że jeżeli coś, co nawet miałoby kwalifikacji zwielokrotnienia utworu plastycznego, jest w takich rozmiarach, że ten odbiór, który jest istotą przecież tak naprawdę twórczego sposobu wyrażenia, nie może być tożsamy z odbiorem czy oryginału, czy tego egzemplarza, który podlega zwielokrotnieniu, to tak naprawdę nie możemy mówić o czynności zwielokrotnienia w sensie wkroczenia w cudzy monopol autorski. No a u nas to było rozważane w doktrynie, czy nie jest ta zasada, że de minimis non curat pretor, czy jak się naruszy troszeczkę, wkroczy w cudzy monopol autorski, to już jest naruszenie, czy nie jest. I no, są takie poglądy, że nawet najmniejsze wkroczenie w ten monopol jest, bo to jest, wiecie państwo, ja tylko jeszcze powiem, przepraszam pani doktor, o jednej rzeczy, która mi strasznie dziwi, ale to jest dosyć charakterystyczne. Prawo własności przez ostatnie 200, powiedzmy, lat od czasu takiego ukonstytuowania w klasycznym takim aspekcie, no, który gdzieś tam możemy sobie zaczerpnąć z kodeksu Napoleona, rozwija się od monopolu do coraz szerszego uwzględniania interesu publicznego, społecznego wymiaru własności. Dzisiaj już nikt nie powie, że własność rzeczy to jest jus, jakieś absolutum i tak dalej. Natomiast jeżeli się śledzi rozwój własności intelektualnej, a prawa autorskiego w szczególności, to ta tendencja rozwojowa jest dokładnie odwrotna, bo wyszło od absolutnego przywileju, czy to rozumianego jako, nie wiem, jakieś tam prawo naturalne, które troszeczkę rozpoznajemy, czy jako już stricte utylitarystycznie rozumianego przywileju nadawanego przez państwo. Jak sobie państwo byście popatrzyli, ile wynosiły pierwotnie okresy ochrony autorskich praw majątkowych w państwach europejskich i do czego to doszło, no to tendencja jest no, zmierzająca do tego, żeby faworyzować interesy, i to uważam nawet niekoniecznie twórców, tylko tych, którzy eksploatują twórczość kosztem twórców, kosztem odbiorców i kosztem instytucji dziedzictwa kulturowego. I dlatego trzeba się cieszyć z każdej inicjatywy jakiejś legislacyjnej, czy to na poziomie Unii Europejskiej, czy tutaj naszym krajowym podwórku, która te możliwości ma poszerzać. To przepraszam, że znowu się rozgadałem do pani. Tytułem komentarza zarabiają jak zwykle pośrednicy. Ja bym się chciała odnieść do pierwszej części pana wypowiedzi. Tak, to jest rozwiązanie, żeby schować książkę do szuflady, ale w wolnym dostępie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie jest ponad 500 000 książek. Jeżeli je zeskanujemy i udostępnimy na terminalach, to możemy zamknąć bibliotekę. Mało tego, to jest krzywdzące dla użytkowników, ponieważ dostęp jest tylko na terminalu, natomiast książkę może wypożyczyć do domu. I myślę, że byłabym za tym, żeby nie myśleć w tę stronę, nie iść w tę stronę, że jeżeli zeskanujemy książkę, to ją schowamy do szuflady, jesteśmy zadowoleni, ponieważ to jest zupełnie inny sposób korzystania. Ja bym chciała mieć i książkę, i kopię cyfrową, nawet jeżeli będzie to jedna kopia cyfrowa. Natomiast to byłaby rzecz, myślę, satysfakcjonująca w znacznym stopniu zarówno bibliotekarzy, jak i użytkowników. Dziękuję. Czy jeszcze pytanie? Tu mamy jeszcze jedno pytanie z Zooma, nawet już dwa, ale pierwsze dotyczyło pozwów sądowych przeciwko bibliotekom. To myślę jest takie pewnie coś, co urealni nam tą skalę problemu i to niski
apetyt na ryzyko prawne. Proszę zacząć. To tutaj niestety chyba nie usatysfakcjonuje tak zwanej osoby pytającej, bo jeżeli chodzi o moje doświadczenia, no to wiadomo, że jest to kwestia ochrony tajemnicy adwokackiej, więc no, w tej kwestii ciężko jest mi jakimiś szczegółami się podzielić. Natomiast wydaje mi się, że nie wkraczając w tą straszną sferę, mogę powiedzieć, że nie jest to skala masowa, ale że zdarzają się roszczenia, czy przynajmniej na etapie przedsądowym, formułowane przez dużych graczy, czy to rynku wydawniczego, czy rynku medialnego, którzy nawet w działaniach właśnie nie tyle, bo wiecie Państwo, no jednak te instytucje dziedzictwa kulturowego no stosują tą zasadę legalizmu i one nie udostępniają czegoś, o czym wiedzą, że nie mogą. Nie podejmują takich czynności, ale jeżeli nawet zrobią coś, nie wiem, kontrowersyjnego albo coś, co gdzieś tam jest na granicy, to naprawdę zdarza się, że z takimi roszczeniami czy groźby roszczeń się formułuje i to się w praktyce zdarza. I też trzeba różnicę skali sobie wyobrazić, bo jeżeli jest to wielka instytucja dziedzictwa kulturowego, która ma budżety liczone w milionach albo w jeszcze większych liczbach, no to inaczej reaguje na przedsądowe wezwanie do czegoś tam przez jakąś kancelarię skierowane i opatrzone wszystkimi kanonicznymi zaklęciami, a inaczej mała, lokalna, nie wiem, samorządowa instytucja kultury, która jak zobaczy te miliony w tym wezwaniu, to tam ludziom się zrobi słabo. Więc to się zdarza. Natomiast myślę, że postępowań cywilnych, przynajmniej takich, które dochodzą do etapu, gdzie sądy już powiedzmy wyższego rzędu orzekają, jest relatywnie mało. To ja jeszcze przepraszam, ale tutaj na Zoomie nam rozgorzała dyskusja i jednak sporo jest praktyków, więc oni proszą jednak o jasne wskazówki dotyczące metadanych, okładek i teraz nawet spisów treści, bo jakoś ta odpowiedź umknęła podobno, więc poprosimy konkret. To proszę zacząć, a dokończymy. Jeśli chodzi o okładki, to moja, że tak powiem, wykładnia autorska jest taka, że nie można, bo jednak jest to zwielokrotnianie i tyle. Jeżeli chodzi rozpowszechnianie. Rozpowszechnianie oczywiście. Jeżeli chodzi o spisy treści, no to generalnie jest przepis w ustawie autorskiej, który no, zakłada, że zbiory są wtedy chronione różnych elementów, jeżeli dobór, zestawienie lub układ mają charakter twórczy. Spis treści sam w sobie jest nietwórczy, jest odtwórczy, bo odtwarza strukturę innego utworu. Natomiast pytanie, czy powołanie w treści spisu treści poszczególnych sformułowań z samego tekstu, jeżeli mówimy o utworze słownym, już nie będzie traktowane jako jakieś częściowe zwielokrotnienie. No takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o spisy treści. Ja myślę, że skoryguję, że bardzo wiele spisów treści jednak będzie spełniać przesłankę twórczości, poza jakimiś bardzo, bardzo prostymi. To, że one odzwierciedlają zawartość, to nie oznacza, że nie podlegają ochronie. One są dalej pochodzą od tego twórcy, który przygotował to opracowanie książkę. Czy on później fragmenty wyjął do spisu treści, czy najpierw w ogóle stworzył spis treści, a potem uzupełniał, ale wydaje mi się, że bezwzględnie spisy treści w bardzo wielu przypadkach, przeważających ilości przypadków, będą mogły mieć charakter twórczy, bardzo różnego opracowań i o charakterze naukowym i popularno-naukowym. Tak, tylko tutaj, bo widzę, że dalej trwa dyskusja i również tutaj jest odniesienie do tytułów książek, jak rozumiem, metadane również tym bardziej będą tutaj objęte ochroną, więc... Tytuł książki chyba nie jest na miły Bóg objęty ochroną prawną autorską. No metadane to co rok wydania też jest objęte ochroną prawną. Oraz miejsce wydania. No nie idźmy w szaleństwo, proszę Państwa. Ja tutaj mam odniesienie do metadanych opisowych i wiem, że tutaj było dużo problemów. To znaczy, proszę Państwa, ja całkowicie doceniam zdanie teoretyków, natomiast w moim głębokim przekonaniu, oczywiście jako praktyka, okładka książki, szczególnie w bibliotekach publicznych, ma charakter reklamy
przyciąga użytkownika, niewątpliwie. Wbija mu w głowę i moim zdaniem powinna być to przesłanka, która pozwala na pokazywanie tytułów okładek. W przypadku książek dla dzieci na przykład, to byłoby bardzo ważne. Wiem, że jak gdyby opinie teoretyków są inne. Natomiast spis treści to jest, tak samo zgadzam się, że może mieć charakter twórczy, ale to jest ten moment, kiedy czytelnik decyduje, czy chce do tej książki zajrzeć, czy nie. I z praktyki bibliotecznej, z punktu widzenia praktyka, byłabym za tym, żeby... Ja wiem, że te interpretacje są jednoznaczne, ale ja byłabym za tym, żeby dążyć do ich zmiany. Tak, a na pewno proszę mieć na uwadze, że i okładka, i spis treści, no tak jak wspomnieliśmy, będą utworami, natomiast okoliczność, że są wykorzystywane w celu zainteresowania użytkowników, czy też spełnienia nawet przez bibliotekę misji publicznej, nie jest okolicznością kształtującą postać dozwolonego użytku, przewidzianą w obowiązujących przepisach. Okropnie wszyscy byśmy smutno pragnęli tego, ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości i próbuję forsować taką interpretację, że w tej części dotyczącej nowości taka szeroka, trochę liberalna wykładnia cytatu może by pozwoliła na wykorzystanie właśnie okładek, ale masowo wykorzystywanie tych okładek w katalogach wydaje się, że nie znajduje podstawy w żadnych przepisach o dozwolonym użytku. Pozostają umowy z wydawcami, którzy myślę, że nie są tacy całkiem nieskłonni. Ale to jest gigantyczna robota. To jest to, co wspominał pan mecenas. Jeżeli my się będziemy zastanawiali nad każdym pojedynczym tytułem, jeżeli chodzi o działanie dostępne w handlu, które notabene w ogóle nie działają, ale utwory osierocone, przez jakaś droga przez mękę osierocić utwór. Jeżeli my się będziemy zastanawiali nad każdym utworem, no to będziemy musieli zatrudnić sztab ludzi tylko i wyłącznie do osieracania dzieł albo kontaktów z wydawcami. Tu jest ten problem. Biblioteki nie mają na to środków, po prostu. A może stowarzyszenia, które reprezentują interesy bibliotek, nie wskazując już konkretnych. Bez wskazywania palcem. Czy mamy jeszcze pytania? Na Zoomie tutaj jeszcze toczy się dyskusja, ale z uwagi na to, że ukradliśmy już Państwu prawie 15 minut z przerwy lunchowej. Nie, to nie możemy. Nie, myślę, że musimy. Zdecydowanie głód musi nas wezwać. Apetyty Państwa intelektualne, ale te takie apetyty ludzkie, przyziemne uwzględnić, więc zapraszamy na przerwę. Dziękujemy bardzo.